Mówiąc o tym w kontekście chęci, niechęci, co ludzie lubią, czego ludzie nie lubią rzeczy nowych. Ludzie lubią odtwarzać schematy. Jeszcze najlepiej, gdyby byli przeświadczeni, że te schematy, które odtwarzają, są najskuteczniejsze. To wtedy już jest jakby pełne bezpieczeństwo w głowie. Poważnie? Same tatuaże są w stanie, wiesz, upośledzić termoregulację w zależności od tego, jaką powierzchnię ciała obejmują, nawet do 30%. Witamy w kolejnej części naszego podcastu. Moim i waszym gościem profesor Jakub Hycki, który przyjechał do nas prosto z obozu przygotowawczego, na którym trenuje pan Usyk. Tak, prosto z obozu, witam serdecznie. Co prawda trenuje tam więcej zawodników, ale jest również i mistrz świata. Pogadamy o tym, ale zanim przejdziemy do dalszej części. O! Wymiana giftów. Prezenty. Od naszego partnera. Wreszcie zrobił nam porządne koszulki na pieńku z drwalem. No to ja już mam wybrane miejsce honorowe. Taka tutaj wyląduje do ciebie. Powieszy. No to ja nie będę, słuchaj. Tutaj powiesimy na razie gdzieś. Pięknie. Było. No to ja też mam prezent. To ja mam czapeczkę. Czapeczkę. Z napisem. Z napisem. The brains behind. Be the brains behind. No właśnie, myśmy rozmawiali przed nagraniem. Tak. Co dokładnie to oznacza, bo to jest idiom. Tak, be the brains behind, być za coś odpowiedzialnym, być czegoś głową. To się idealnie komponuje z tym, o co mówiliśmy w kontekście treningu. Jeżeli trener chce być odpowiedzialny za swoje działania, no to idealnie w zgodzie z tym idiomem, o którym mówisz. Ale jeżeli on chce być odpowiedzialny, to musi ten proces treningowy monitorować, musi działać w sposób uzasadniony. Nie może odtwarzać programów treningowych, tylko musi za każdym razem próbować je indywidualizować, a indywidualizujemy je w taki sposób, że szukamy tej drogi dla każdego zawodnika nieco innej, ponieważ każdy inaczej na ten trening reaguje. Jak to, kurczę, wiesz, spisać z tobą w tej chwili? No, zawodnikiem jesteś, bo cały czas... Nie, ja tylko coś tam biegam. No biegasz. Czasami się powspinam. Ale jogę, joga, pójdę na matę, coś porobię. Ale jesteś aktywny fizycznie cały czas. Jestem. Jesteś coraz starszy. Ale duchem młodszy. No ale będziesz potrzebował coraz to innych rozwiązań, które będą optymalizowały twoje zdrowie, czy zdrowie twoich słuchaczy. Więc ta droga Be the Brains Behind również się tu świetnie komponuje. Super. To dla ciebie. Dziękuję bardzo. Postawimy tutaj. Czy takie czapeczki będzie można gdzieś zakupić? Tak, kiedyś? Takie czapeczki i z karbonowym daszkiem, i bez karbonowego daszku. Karbonowy daszek. No. Tak, tak. Pięknie. Będą tylko ja tutaj muszę się jeszcze troszeczkę oswoić z tą całą otoczką, która związana jest z marketingiem, którego nie ma. Który bardzo kuleje. Który bardzo kuleje. Z social mediami, które są jeszcze dla mnie dosyć tajemne. A ty jesteś na to gotowy w ogóle, Kuba? Ty wiesz o tym, że tyle samo czasu, ile poświęcasz na planowanie, będziesz musiał poświęcić na planowanie social mediów, działania. Ja mam nadzieję, że dzisiaj... post, relacja. Trzeba to wrzucić. Najpierw trzeba to stworzyć. A przed stworzeniem trzeba wymyślić. Tak. To nie są łatwe rzeczy i tanie. Ale wiesz, co mnie uspokaja? Wiesz, to, o czym być może dzisiaj będziemy mówili, że to są nowe bodźce, to są rzeczy, których się trzeba uczyć. To są elementy, które wpływają na neuroplastyczność naszego mózgu. Więc ja podejdę do tego jako do wyzwania, które poprawi moje zdrowie. Szczególnie hejt jest takim nowym bodźcem, tak. I bardzo rozwija. Ale hejtu się nie obawiam. Tak, jestem chyba odporny. No. No to zależy, bo nie czytasz naszych komentarzy jeszcze. No nie. No może poczytaj. I wtedy sprawdzisz swoją odporność i wrażliwość. To może lepiej nie czytać właśnie. Słuchaj, ja sobie tam przeglądnę i zawsze się tam ucieszę troszeczkę. Nie? No to będę czekał na relację od ciebie. Wiesz, są tam wojownicy klawiatury, nie? Jak wszędzie. Przechodzimy do pytań. A mianowicie, w jaki sposób wysiłek wpływa na zdrowie mózgu? No tak, no bo rozmawialiśmy
dużo o wpływie aktywności fizycznej na nasze ciało, ale nie rozgraniczaliśmy tego elementu fizycznego, elementów związanych z rozwojem zdolności kondycyjnych, naszej siły, naszej wydolności od zdrowia mózgu, a tak naprawdę nie możemy tego rozgraniczyć, ponieważ wysiłek fizyczny wpływa na nas, takie popularne, częste słowo, holistycznie, wpływa na całe nasze ciało. I w aspekcie fizjologicznym, i w aspekcie, moglibyśmy powiedzieć, duchowym. Jakie mamy oczekiwania? Wobec aktywności fizycznej, która wpływa na naszą głowę i wpływa na naszą głowę, na nasz mózg pozytywnie. Podlegamy codziennie w tym zabieganym, jak już mówiliśmy, świecie, przetwarzaniu bardzo dużej ilości informacji. I rzeczywiście ta bateryjka z godziny na godzinę każdego dnia nam spada. Nasza wydajność umysłowa maleje. Jednym słowem, jesteśmy przeciążani, przeładowani, przebodźcowani. Co wystarczy? Wystarczy rzeczywiście się poruszać. Jest wiele mechanizmów, które pokazują, że ten wysiłek fizyczny może wpływać korzystnie na zdrowie mózgu. Po pierwsze, poprzez sam mechanizm ukrwienia, poprawy ukrwienia naszego mózgu. To, że to ciśnienie wzrośnie, to, że będziemy mieli do czynienia z odpowiedzią naczyniową, to od razu odczuwamy. Jak tylko wstaniemy zza biurka, jak tylko ruszymy tyłek, pójdziemy wykonać jakąkolwiek aktywność fizyczną, czujemy się lepiej. Oczywiście jakby jest to kaskada różnych reakcji, które na to wpływają, ale ukrwienie to jeden z wiodących mechanizmów. Mamy też taką grupę substancji, które definiujemy jako egzerkiny. Są to substancje, które bezpośrednio również wpływają na nasz mózg. Do tych substancji zaliczamy kortyzol, do tych substancji zaliczamy insulinopodobny czynnik wzrostu, do tych substancji zaliczamy neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego, BDNF, czy nawet mleczon. Ten taki mleczon, który znamy głównie utożsamiając go z mięśniami, że on nam się tam uwalnia, wydziela, wzrasta jego stężenie. Zawsze się mówi, to zakwasy. Tak, te zakwasy, których nie ma, potem zacząłem mówić właśnie o mikrouszkodzeniach, o domsach, ale ten mleczan to przede wszystkim właśnie substancja, która uwalnia się wtedy, kiedy intensywność wysiłku wzrasta. Okazuje się, że wszystkie te substancje mają dosyć szczególne cechy, bo one mogą uwalniać się obwodowo, na przykład na skutek stymulacji wysiłkiem fizycznym, w związku z pracą naszych mięśni. I te substancje mogą przechodzić przez barierę krew-mózg i mogą bezpośrednio oddziaływać właśnie na neurony mózgowe. W ten sposób wpływając korzystnie na mózg, na nasze myśli, na nasze samopoczucie, ale również na pewną zdolność naszego mózgu, którą nazywamy neuroplastycznością. Bo to wydaje się w kontekście tego pytania również szalenie istotne. Pewnie zapytasz, co to ta neuroplastyczność? Też, ale ja bym chciał jeszcze wrócić do tego wysiłku i wpływu na zdrowie, bo załóżmy, że jest ktoś, kto w ogóle nigdy się nie ruszał. Zaczyna się ruszać. Jak to zawsze jest po tym pierwszym treningu, zawsze są te zakwasy. Obolałości. Sor, jak to mówi się w Ameryce. I to nie jest nic przyjemnego, nie? I ludzie, to też ludzi trochę zniechęca. I mi chodzi o to, jaka jest ta właściwa dawka, żeby jakoś właśnie spowodować tak, żeby ten człowiek nie zraził się tą obolałością na drugi dzień czy na trzeci dzień. Ja nie jestem przekonany, czy to działa tak u każdego. Moje doświadczenia są takie, że te osoby aktywnie, rekreacyjnie aktywne fizycznie, odczuwając te obolałości, to utożsamiają to, Z przyjemnością? Z przyjemnością.
Także ja wykonałem dobry trening, szczególnie właśnie po treningu oporowym. No oczywiście jakby możemy to... Ale ty jesteś zamknięty w bańce, gdzie już są ludzie ukierunkowani. Nie, wiesz, nawet rekreacyjnie aktywni. Mówimy o takiej, wiesz, pani, która siedzi tam sobie w urzędzie skarbowym i nagle poszła się poruszać po 15 latach, bo już trochę zaczęła przerastać do tego krzesła. No to rzeczywiście, no to wtedy rzeczywiście można się spotkać. Wiesz, szybszy spacer może spowodować to, że będzie ból. Będzie odczuwalne. W zależności od tego, jak jesteśmy zastani, czy jak jesteśmy wytrenowani, to inny ładunek tego stresu, obciążenia, wysiłku będzie powodował uszkodzenia, albo nie będzie powodował, w konsekwencji obolałości będą, albo jakby nie wystąpią. No zawsze z punktu widzenia fizjologicznego patrzymy na te zmiany, które dotyczą samego wysiłku fizycznego i spotykamy się z nimi w trakcie. Nazywamy je wtedy adaptacjami takimi ostrymi i one się wiążą z tym, no właśnie, że wzrasta nasza temperatura ciała, że jeżeli ten wysiłek jest za intensywny, to wzrasta stężenie mleczanu, że zwiększa się tętno, że zaczynamy się pocić. No i te mechanizmy, które następują nieco później, dzień później, dwa dni później, trzy dni później, które związane są chociażby z tymi obolałościami mięśniowymi. Wtedy, kiedy zwiększa się obrót energetyczny, metabolizm. No i tymi zmianami, które następują tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc po, dwa miesiące po, i które są związane już z tym, że osiągamy efekty, że korygują się komponenty masy i składu ciała, że jesteśmy bardziej wydolni, że jesteśmy bardziej wydajni umysłowo. To wszystko to są jakieś etapy, które następują na tej osi czasu w różnym momencie. I dla każdego, w zależności od tego, no właśnie, co robił przez całe życie, w zależności od tego, w jakim aktualnie stanie zdrowia i sprawności się znajduje, to ten inny ładunek wysiłku fizycznego będzie dla niego odpowiedni. Oczywiście, my szukamy jakiegoś generalizowania, jakichś zaleceń ogólnych. Powinniśmy spojrzeć na zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia jako te, które są przede wszystkim tymi zaleceniami bezpiecznymi. W tej chwili trzy treningi o średniej i wysokiej intensywności, bo te zalecenia się jak gdyby nieco... Trzy treningi tygodniowo? Tak, tak. O średniej i wysokiej intensywności. To, co zostało zmienione, to przede wszystkim wyeksponowanie tych wysiłków, które mają charakteryzować się wyższą intensywnością, gdzie powinniśmy pracować przy wyższych zakresach tętna, bez pomijania treningu oporowego, który w tej chwili jest treningiem obligatoryjnym. Ale te wytyczne są w tej chwili naprawdę jakby o tyle precyzyjne, że one są definiowane dla konkretnej grupy odbiorców. No, inaczej powinien być aktywny, powinna być aktywna osoba, która no, ma 30-40 lat, inaczej ta, która ma 40-50. Inaczej, w zależności, jaki ma charakter pracy też. Jaki ma charakter pracy, na jakie choroby jest narażona, jakie prawdopodobieństwo jakby występowania chorób u tej osoby występuje. My swojego czasu realizowaliśmy, w tej chwili już ten projekt się zakończył, ale taki projekt, który, państwowy projekt ReadAge. Realizowaliśmy go na WF-ie katowickim i projekt ten ukierunkowany był na tworzenie konkretnych zaleceń. Zaleceń żywieniowych i zaleceń treningowych dla zdrowo starzejącego się społeczeństwa. Mamy takie w ogóle? No, chcielibyśmy mieć. Chcielibyśmy mieć. No właśnie, dlatego pytam. Ale te zalecenia, w całym tym programie brał udział lekarze wielu specjalizacji, trenerzy, i dążyliśmy do tego, żeby stworzyć zalecenia, które są rzeczywiście definiowane indywidualnie w oparciu o to, czego dana osoba rzeczywiście potrzebuje. Stworzony został specjalny system. System komputerowy, który dosyć precyzyjnie, bardzo precyzyjnie lustrował te osoby w kontekście i diagnostyki, i definiowania ryzyka występowania jakby danych chorób. Znaczy, no my wiemy, że z wiekiem związane są ryzyka związane, zastają ryzyka związane, nie? Z rozwojem osteoporozy, z rozwojem nadciśnienia. Inne zalecenia powinna mieć osoba, która narażona jest na czynniki środowiskowe, chociażby związane z zanieczyszczeniem. Jesteśmy w Krakowie. Inne... Oczyściło się miasto. Oczyściło się już.
inne zalecenie osoba, która przez całe życie paliła papierosy. Więc ta ścieżka postępowania może i powinna być indywidualizowana i w tej chwili jakby istnieją jak gdyby narzędzia, które pozwalają nam to personalizować. Też nie wykluczają osoby, które już no, jakby cierpią na jakieś choroby, które są związane z wiekiem, na osteoporozę. No, bardzo często osoby, które są po nowotworach, czy nawet cierpią na choroby nowotworowe, nie wiedzą, czy mogą być aktywne fizycznie, czy nie mogą być aktywne fizycznie, czy ta aktywność wspomoże, czy nie wspomoże proces leczenia. Są to jakby trudne decyzje, a my, nie ograniczając się do truizmu, że w zdrowym ciele zdrowy duch, że ruszać się należy, próbowaliśmy rzeczywiście jakby te rozwiązania personalizować i aktualnie rzeczywiście jesteśmy w stanie, że tego jakby możemy dokonać, ale trudno jest tutaj wskazywać, wiesz, na takie proste jakby wskazania, które będą dedykowane dla wszystkich. Pięknie powiedziane. Starałem się. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumią. Też mam taką nadzieję. No. Wróćmy do tej neuroplastyczności naszego mózgu. No właśnie, co to ta neuroplastyczność? To może, mózg się może rozszerzyć, skurczyć? Skurczyć. No, może zmienić kształt, czy nie? No widzisz, to ciekawe. Na pewno może się skurczyć. I wróćmy zwiększyć... do tej naszej gumki między uszami i tą kuleczką, coś tak, tam tak. Wiem, to ona może zwiększyć... Bo mam takiego kolegę, wiesz, znowu wrócę do niego, co kiedyś walczył w klatkach, nie? I teraz prowadzi podcasty i jak myślisz, ta kulka, ta neuroplastyka tej kulki się zwiększyła czy zmniejszyła? To jest ciekawe. Wydaje mi się, że w związku z aktywnością po zakończonej karierze, to rzeczywiście ona może delikatnie się nawet zwiększyła. A te mikrourazy wszystkie, to tam się obijało? To już jest jeszcze odrębny. Zregeneruje się kiedyś, czy nie? Bo on cały czas się pyta, czy jest opcja, że się to zregeneruje, czy nie? Zregenerować się nie zregeneruje. Objętość może się zwiększyć, zmniejszyć i pewnie zmniejszała, chociażby w kontekście nawodnienia. No wszystko zależy, czy kolega do walk przygotowywał się z koniecznością cięcia wagi, wiesz, bo to jest ten element, który... Trzeba się zapytać profesora Chyckiego. Będziemy musieli, tak. Ale te rzeczywiście odwodnienie, nawodnienie ma wpływ. A wracając do neuroplastyczności, no to niezależnie od tego, czy ten mózg jest nieco większy, czy nieco mniejszy, to rzeczywiście ma blisko 200 miliardów neuronów. No i one muszą się ze sobą komunikować. One komunikują się ze sobą, tworząc gęstą sieć połączeń. I te połączenia, no to właśnie nic innego, tworzenie tych połączeń, proces tworzenia tych połączeń, to nic innego jak właśnie neuroplastyczność. I rzeczywiście jakby tworzą się te połączenia w procesach doświadczania nowych emocji, doświadczania życia, nauki nowych elementów, poznawania świata. Możemy mówić, że to jest taka neuroplastyczność rozwojowa. Też nie bez znaczenia, szczególnie mózgi dzieci wykazują tą szczególną właściwość do kształtowania. Chłoną. Mówimy, że chłoną. Tak? A to nic innego jak ten jakby bardzo duży potencjał, który oczywiście ma też swoje takie wsparcie, że tak powiem, środowiskowe, fizjologiczne, bo gdybyśmy spojrzeli na ten insulinopodobny czynnik wzrostu, o którym mówiliśmy, który ma bardzo silny wpływ na chociażby właśnie na neuroplastyczność również, ale na zdrowie naszego mózgu, który pozwala komunikować sprawnie neurony, to jego stężenie najwyższe jest w okresie rozwojowym, we wczesnym okresie rozwojowym. W okresie niemowlęcym, potem również i w okresie dojrzewania. Oczywiście, że wiemy, że on wpływa również na rozwój naszego ciała. Rozwój kośćca jest silnie skorelowany ze wzrostem stężenia hormonu wzrostu. Ale to nam pokazuje, że ten aspekt też również i rozwojowo silnie związany jest, jak wszystko jakby z naszą fizjologią. Gdy uczymy się nowych rzeczy, eksponujemy zjawisko neuroplastyczności. Poprzez powtarzalność, mówimy wtedy o plastyczności takiej jakby powtarzalnej, która wynika z uczenia motorycznego,
techniki sportowej, języków obcych. Czyli ty już mówisz tutaj o tych praktycznych wskazówkach. Poniekąd tak. Jak prawda? Mamy sobie rozbudowywać neuroplastykę. Tak. Ucząc się, czytając książki, rozwiązując zadania matematyczne, starając się używać naszej ręki niedominującej. Czyli coś lewą robić na przykład? Coś robić lewą, tak. Niekoniecznie... Gra na instrumentach. Rewelacja. No wszystko to, to są jakby te elementy. Pięknie powiedziane, tylko teraz znajdźmy na to czas. Ja bym znalazł ten czas w szczególnych momentach. Kiedy jest ten szczególny moment? No właśnie, no bo powiedzieliśmy o jak tym... Jak już jesteś po karierze sportowej, no właśnie. Jesteś emerytowanym byłym pięściarzem, no i co? Można by powiedzieć, że wtedy to już jest za późno, chociaż wtedy dysponujemy... Właśnie tak chciałem powiedzieć. To jest ten szczególnie kiepski moment. Tak, żeby zacząć. Każdy moment jest dobry, ale... Ja bym wskazał szczególnie ten moment, kiedy jesteśmy aktywni fizycznie. No bo powiedzieliśmy o tych wszystkich substancjach, które pewnie brzmią dla naszych słuchaczy nieco enigmatycznie, ale tylko obrazują, bo pokazują nam, że ten związek aktywności fizycznej ze zdrowiem mózgu jest istotny. To prawda jest taka, że najlepiej wykonywać te zadania wtedy, kiedy poziom tych substancji jest wysoki. A poziom tych substancji jest wysoki wtedy, kiedy jesteśmy aktywni fizycznie. Czyli rozwiązywanie zadań matematycznych, wykorzystanie naszej niedominującej ręki. Czyli poczekaj, bo ja już mam obraz. Tak. Nie? Tu sobie robię crossfit, tutaj jakieś robię te pull-upy, deadlifty, ciągnę czy pcham te sledy i tak dalej. I nagle mam tutaj w przerwie sobie zrobić zadanie matematyczne. Świetne rozwiązanie. No popatrz, wykonując... I albo uczyć się grać na trąbce. No wiesz, to wszystko to jest... To są pewne tylko przykłady zachowań. No słuchaj Kuba, albo się koncentrujesz na treningu, albo się koncentrujesz na nauce, nie? I okay. Czy jesteś w stanie te dwie rzeczy połączyć? No właśnie, to jak to połączyć? No i teraz czasowo jak to też połączyć? Ale no jak to połączyć? To jest bardzo prosta sprawa. Co? No, słucham, operator. Tu mamy odpowiedź na pytanie, czy powinny być serie, które mają mniej powtórzeń, ale cięższe obciążenie, czy więcej powtórzeń musisz policzyć do 12, do 15 i widzisz, masz połączenie treningu z wysiłkiem intelektualnym. No, z czasem to może być jednak ta poprzeczka nieco za nisko postawiona. Więc rozwiązaniem jest tutaj, i to że zresztą w sporcie stosuje się, to są systemy semaforów świetlnych, które za nas wyświetlają to zadanie. My musimy tylko szybko przetwarzać informacje i być w stanie podjąć decyzję, czy jaka jest poprawna odpowiedź. To są zadania pamięciowe, gdzie też te semafory świetne pozwalają nam na zapamiętywanie sekwencji sygnałów. Ostatnim razem mówiliśmy o tej pamięci operacyjnej, właśnie o tych semaforach. Idealnie byłoby to ze sobą połączyć w trakcie. Powiedziałeś o konkretnych ćwiczeniach, które wykonujesz. Co tam wskazałeś? Przepychanie sań. Tak. No, jakieś podciągnięcia. Marsze, ciągi. Albo złożone są też te całe zestawy, które mam tam sobie nazywają jakoś. Nie? Że ileś tam biegniesz, coś przeniesiesz, tak. Później się pociągasz. Popatrz, robisz barpisy na przykład. Jasne. I to mamy jak gdyby prostą wskazówkę, instrukcję, jakie ćwiczenia mam wykonać. Po kolei. Tak. A co jest w tle? Do czego ja doprowadzam poprzez te ćwiczenia? No właśnie, ja poprzez te ćwiczenia doprowadzam do tego, że wzrośnie nam to tętno, że zaczniemy się pocić. I że właśnie uwolnią się nam te substancje na odpowiednich poziomach. Mhm. Odpowiednio wysoko, albo odpowiednio średnio i trwale. I rodzaj wysiłku będzie powodował inną odpowiedź. Jeżeli wykonamy wysiłek bardzo intensywny, taki, że będzie on trwał kilkadziesiąt sekund i spowoduje, że już nam się odechce kontynuowania wysiłku, no to zapewne będzie to wysiłek o skrajnie wysokiej intensywności. Stężenie mleczanu dojdzie do bardzo wysokich wartości. Mówiliśmy o tym, że ten mleczan może przechodzić przez barierę krew-mózg, więc stwarzamy optymalne warunki do tego, żeby wspomagać również tą pracę mózgu. Oczywiście, że to jest wtedy wymagające, ale rozwiązywanie wtedy zadań związanych z pamięcią wydaje się być całkiem uzasadnione. Ja kiedyś zrobiłem takie badania, które rzeczywiście miały określić wpływ wysiłków o najwyższej intensywności na uwalnianie neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego, BDNF-u. Zabrałem osoby, które były wysoko wytrenowane. To byli zawodnicy judo. W młodym wieku i w średnim wieku.
I oni wykonywali taki test o bardzo wysokiej intensywności. Kiedyś z pewnością ten test wykonywali, Wingate test. 30-sekundowy test na cykloergometrze nożnym i ręcznym. Pedałujemy z całych sił, ile możemy, z największą częstotliwością przez 30 sekund. Potem pracujemy rękami. Ja zrobiłem wtedy dwukrotny taki test Wingate. I potem kazałem im rozwiązywać zadania pamięciowe. No i okazało się, że rzeczywiście po wysiłkach o najwyższej intensywności ta zdolność do postrzegania i zapamiętywania sekwencji sygnałów wzrastała. Oczywiście, że częściowo mógł być za to odpowiedzialny PDNF. Jest to dosyć odważna hipoteza, bo tych mechanizmów mogłoby być jeszcze wiele innych, ale pokazaliśmy, że rzeczywiście jakby ten związek występuje między wysiłkiem fizycznym i wysiłkiem poznawczym. Ale ze starszymi osobami miałem problem. Problem polegał na tym, że przeszacowałem ten wysiłek. On był dla nich zbyt intensywny. Na tyle zbyt intensywny, że po wykonaniu, no, zamiast skupić się na rozwiązywaniu zadań pamięciowych, oni skupiali się na tym, żeby nie zwymiotować. No, jak już zobaczyłem za pierwszym, drugim razem te odruchy wymiotne po tym Wingate'cie, który rzeczywiście doprowadził no, do skrajnej takiej przejściowej kwasicy wysiłkowej, to wiedziałem, że ten wysiłek nie jest odpowiednim wysiłkiem dla nich, żeby rozwiązywać te zadania pamięciowe. I tu zmierzam tylko do tego, żeby wskazać, że to połączenie jakby musi być optymalne. Ale już mamy takie sugestie, no, też jakby w literaturze i w praktyce sportowej jak gdyby się pojawiają. Zresztą częściowo mogę to obserwować teraz jak gdyby na obozie w kontekście jak gdyby zadań, jakie wykonuje usyk rozwijających koordynację oko-ręka, czy zadania pamięciowe. Takim znanym materiałem, który krąży w sieci, są filmy Łomaczenki, który rozwiązuje te zadania pamięciowe, układa klocki. No to, i łączy to z treningiem bokserskim. Więc jakby ja mówię o tym samym, tylko w nieco takiej formie z większym uzasadnieniem jak gdyby tych zadań, bo okazuje się, że powinniśmy troszeczkę inne zdolności rozwijać mózgu wtedy, kiedy ten wysiłek jest umiarkowany, a troszeczkę inne zdolności wtedy, kiedy ten wysiłek jest o bardzo wysokiej intensywności. Wydaje się, że uważność powinna być trenowana z wysiłkami o nieco niższej intensywności średniej, automatycznie dłuższym czasem trwania, czy takie wysiłki 30, 45-minutowe, 60-minutowe. Fajnie byłoby łączyć to z treningiem uważności. Natomiast treningi o wysokiej intensywności świetnie byłoby łączyć z treningiem właśnie rozwijającym nasze zdolności pamięciowe. I szukamy jakby tego uzasadnienia właśnie takiego backgroundu, że tak powiem, fizjologicznego w kontekście tego, co nam się uwalnia podczas jakiego wysiłku i co może potencjalnie pomóc rozwijać te nasze zdolności, konkretne zdolności poznawcze. Więc ten element, wiesz, łączenia wysiłku fizycznego z pracą mózgu wydaje się być całkiem... Nie widzę tego, Kuba. Bo widzisz wysiłek i instrument, nie? Nie widzisz... Widzę, mi chodzi tylko o koncentrację, że w przypadku, kiedy ty już tak to co mówiłeś, jak przeszacujesz, a ludzie często przeszacują, bo ludzie potrzebują tego ręcznego, żeby zaciągnąć i musi być jakiś właśnie trener personalny, który mówi basta. Ale ja nie wiem, czy słyszałeś też o tym, że jest taki model trenowania, czy tam w domu, czy w pracy, że na przykład jest ktoś, kto jest programistą, nie? I on sobie programuje, chodząc na bieżni. Nie? Ja na przykład nieraz tutaj, jak sobie działam, to ja to sobie nazywam, idę sobie przepompować krew, nie? Czyli coś tam dłubię, idę sobie na drążek, zrobię sobie 10 bardzo wolnych pociągnięć na drążku i dopiero wrócę za 40 minut na ten drążek. I w międzyczasie te 40 minut coś tam zrobię, coś no nie wiem, napiszę, ułożę sobie jakieś pytania, albo tam coś podziałam. I jak sobie to tak porozkładam, to przez cały dzień zrobię 10 serii, po 10 podciągnięć, bardzo wolno. I w zasadzie jest dobry trening ramion, nie? Czy tam pleców. Ale to wiesz, jest dobry trening ramion, ale popatrz, w jaki sposób wpłynąłeś na zwiększenie wydajności swojej głowy. My nie potrzebujemy tego takiego, wiesz, takiego uzasadnienia, że zrobiliśmy 10 podciągnięć i tak jak mówisz, przepompowaliśmy krew, no, czyli tam zwiększyliśmy przepływ krwi. No ale wiesz, ja zaobserwowałem, że mi się lepiej po prostu pracuje. No ale to ja mówię o tym samym cały czas. Tylko ja to robię w takim tym, żeby się po prostu nie zasapać, nie spocić się
Powoli, delikatnie, taka, wiesz, izometria, nie? I ty dałeś konkretne zalecenia. To są konkretne zalecenia. Można zrobić, wiesz, no nie, tam 10 barpisów sobie, wolno i dokładnie. Oczywiście. Bo ja też zaobserwowałem, że ludzie robią, chcą szybko zrobić ćwiczenia, żeby mieć już po, ale robią to bardzo niedokładnie. Wiesz, no to jest przysiady, nie? No to wiesz, to są już takie problemy wynikające z... No z cech, jakie osoby no, jakby mają, czy to... Albo inaczej, ludzie też nie lubią ćwiczeń, które sprawiają im trudność, ale to jest właśnie to bodźcowanie, no bo trzeba iść, wiesz, nie cały czas pielęgnować to, co już umiesz i ci łatwo przychodzi, tylko tam, nie wiem, no, ta strona jest mniej rozciągnięta bardziej, no to trzeba bardziej na tą popracować, nie? Ale też, żeby się nie zamęczyć. Tak samo też sobie wpadłem na pomysł, no bo czytam książki, dużo czytam, nie? Tak. No to sobie wymyśliłem, przecież mogę czytać i mogę się rozciągać, nie? Tak. Wziąłem sobie matkę, 5 minut w tej pozycji, 5 minut w tej pozycji, tak się jakoś układam, że ciągnę gdzieś te moje kulasy, tak. No i tak godzinka zleci. No i popatrz, wiesz co jest w tym wszystkim jeszcze rozwojowe? To, że to jest nowa rzecz, którą robisz. Wiesz, wystarczy, że będziemy starali się wykonywać nowe rzeczy. To już będziemy stymulowali ten mózg do... To będzie dla niego nowy bodziec. To będą znowu nowe połączenia między neuronami. Wystarczy robić... cały czas o tym samym mówimy. Robić te same rzeczy w inny sposób. Mówiąc o tym w kontekście chęci, niechęci, co ludzie lubią, czego ludzie nie lubią. Ludzie nie lubią rzeczy nowych. Ludzie lubią odtwarzać schematy. Jeszcze najlepiej, gdyby byli przeświadczeni, że te schematy, które odtwarzają, są najskuteczniejsze. To wtedy już jest jakby pełne bezpieczeństwo w głowie. Ale to tak nie działa. Jakby trening zawsze musi być treningiem, który daje nowy bodziec. Jeżeli to nie jest bodziec, który związany jest z samymi obciążeniami, mówiliśmy o ciężarze, o przerwie, o tempie wykonywania, szybko, wolno, no wszystko to są zmienne, które powodują, że organizm inaczej na ćwiczenie, na wysiłek reaguje. Jeżeli to jakby nie jest tylko i wyłącznie ten element, to jest właśnie poznawanie nowych ćwiczeń. To jest wykonywanie nowych ćwiczeń. Wykonywanie zadań połączonych. No to, o czym ty mówisz, możemy powiedzieć z jednej strony, że to jest jak gdyby, wiesz, level wyżej, że czytasz książki rozciągając się, no ale jaka w tym innowacja? No to pewnie wynikało u ciebie z oszczędności czasu. No. Nie tylko. No. Nie tylko. No, wiesz, dwa w jednym. Wiesz. A najważniejsze to, że tego nie robiłeś przez pół życia. Jeżeli ktoś przez pół życia rozciągał się czytając, no to wiadomo, że to nie przyniesie takiego efektu, jak nie wiem, u niego samo ćwiczenie bez tego czytania, które będzie wykonywane w innej formie. Więc sprowadza się to wszystko do działań nienawykowych. Sprowadza się to wszystko do wykonywania czegoś w sposób nowy. Do ciągłego stymulowania, zaskakiwania. Co się będzie przekładało. A co ile takie zmiany powinniśmy robić? Bo ja tam jak trenowaliśmy nawet razem, że na przykład plan treningowy się powinien zmienić co 3 tygodnie. O ile jest już jakiś progres? No nie, no wiesz, no plan treningowy, zawsze coś się w tym jak gdyby programie treningowym zmienia. No obciążenia rzeczywiście jakby zmieniają się cyklicznie. Wiadomo, że ale mówię już jak gdyby o zmianie ćwiczeń, nie? Wiesz co, to niekoniecznie. Wiesz, jakby w zasadzie możemy kreować, tworzyć programy treningowe na bazie, nie wiem, 7-8 wzorców. Rozciągam się, zrobiłem już szpagat, rozkroczno-wykroczny, siadam po turecku jak Wandam i tak. No tak. I co mam dalej rozciągać? A nie, po pierwsze to musisz sobie zadać pytanie, czy ja muszę zrobić szpagat jak Wandam. No, to jest tak, jak wiesz, ja zawsze każdy chciałby być Wandamem. No, jeżeli rzeczywiście... No i teraz to jest ciekawe też, nie, bo... Ja nie wiem, jak ty masz doświadczenie, ale chodziłem kiedyś na karate, no to miałem takiego trenera, który tam mówi, nie będę tutaj mówił, ale na przykład tam było takie przymusowe rozciąganie, że ktoś ci gdzieś tam na te kolana skoczył, tam wiesz, dzieciaki tam płakały z bólu i tak dalej, a tam wiesz, hasła typu ból nie istnieje, to tylko twoja wyobraźnia. No i wiesz, i teraz widzę tych chłopaków po tym karate, wszyscy mają rozwalone biodra do operacji i tak dalej, bo te panewki tam wychuśtane. I teraz ja też odkryłem, że ten szpagat tak naprawdę nie jest potrzebny do tego, żeby kopnąć na wysokość głowy, nie? Że to jest tylko, już jest pewna granica, gdzie już dojdziesz. Tylko chodzi o to, żeby tą nogę podnieść i utrzymać, żeby ta noga była elastyczna, ale nie trzeba tego szpagatu. Tylko ja to odkryłem i już praktycznie u schyłku kariery, nie? No, co, ja jestem z tego samego rocznika, wiesz, z podobnego. Który jest rocznik? 8-2.
No, z podobnego. Czyli jesteś młodszy. I też chodziłem na karate, wiesz. Kyokushin? Czy... Kyokushin, wiesz. Więc znam te metody, chociaż... Albo robienie pompek na kościach, nie? No i później, no były sytuacje, że trzeba było tą pustą rękę użyć w jakimś tam boju i no, te żelazne pięści nie zadziałały, nie? One puchły. Do dzisiaj mam zdeformowane ręce. No zobacz. No i tego się już nie cofnie. To jest to, o czym mówiliśmy, są te adaptacje już takie wtórne. Nie wszystkie są korzystne. Ale dlaczego ja tyle w to żelazne coś tam musiałem ładować? No dlaczego? Bo wierzyłeś. No. Bo wierzyłeś, że tak trzeba. Kluczem jest zadanie sobie pytania, jakby po co ja to robię? I do czego mi jest to potrzebne? No jeżeli rzeczywiście jakby zrobienie szpagatu wynika jak gdyby z chęci upodobnienia się do Van Damme'a, to są cele górnolotne. To ci powiem, do czego służy szpagat. Ale czy to jest ci niezbędne do tego, żeby kopać nad głowę? To sam odpowiedziałeś. Nie. Czy jest ci to niezbędne, nie wiem, do osiągania celów, czy było ci niezbędne do osiągania celów związanych, wiesz, no, swoją dyspozycją, jak byłeś zawodnikiem MMA, to trzeba by spojrzeć, wiesz, też na założenia strategiczne, czy to jest niezbędne. Wiesz, ja zawsze studentom mówię jakby o takich prostych zależnościach, wiesz. Powtarza się, sugeruje się zależność między siłą mięśniową a szybkością. No, trzeba być silnym, żeby być szybkim. Ale oczywiście jak gdyby tak nie jest. Oczywiście, że siła jest skorelowana z szybkością. Ale też do pewnego momentu. No, spojrzymy, nie wiem, na sprinterów na 100 metrów i też takich badań było wykonanych wiele. No to widzimy pewien rozwój formy sportowej, ich szybkości, oczywiście analizując obciążenia związane z rozwojem siły mięśniowej z sezonu na sezon. Ale w pewnym momencie widzimy, że ta siła się już kończy, w sensie już nie wzrasta, obciążenia są odtwarzane, a szybkość jeszcze jak gdyby wzrasta dalej. I to też, to nie jest tak, że ta droga treningowa się nie kończy, że my musimy być, wiesz, jakby silni, trudno powiedzieć nieskończoność, ale że mamy rozwijać tę siłę bezwzględnie do naszych granic, że musimy rozwijać tą gibkość do granic, ale... które nie są zdefiniowane. My musimy je stworzyć, te granice, które wynikają z naszych potrzeb. Te potrzeby mogą być potrzebami zachowania zdrowia. Te potrzeby mogą być związane z rozwojem wyniku sportowego i te wyniki mogą być również zdefiniowane poprzez chęcią bycia jak Jean-Claude Van Damme. Właśnie chciałem wrócić jeszcze do tego szpagatu, bo mam taką anegdotę, zresztą nie jedną. No wyobraź sobie, że stoisz gdzieś tam na jakiejś tam lokalu, pilnujesz lokalu, jesteś bramkarzem, przychodzi gość, wyskakuje, tak jest twój znajomy, nie? Wyskakuje w powietrze, ląduje w szpagacie, zakłada ręce tak i mówi, umiesz tak? No, robi wrażenie. Znaczy ja sobie to wyobrażam, że robi wrażenie, że w dzisiejszym świecie... Ten sam gość, to zaraz przejdziemy dalej właśnie do urazów związanych z głową, ten sam gość, on już, no nie... Wszyscy, którzy są w temacie, to będą wiedzieć, o kim mówię, bo to jest dość znana persona. Ten sam gość, kiedyś po sparingu, poszedł robić, no poszedł pod prysznic, nie? No i tam takie młode chłopaki stoją, no i tak się boją powiedzieć, wiesz, no nie będę też mówił z imienia, ale na przykład, no weź tam, wiesz, Gienek, zapomniałeś zdjąć hełmu ze sparingu, nie? No, brał prysznic w kasku sparingowym, nie? No, także... No bywa. No i właśnie teraz odnośnie właśnie urazów, nie? Tak. No bo czy to, które urazy mózgu są większe? To jest spowodowane przez uprawianie boksu, kickboxingu czy MMA, czy na przykład, bo są też urazy, o ile są, na przykład tak, przez to wynikające z tych podduszeń, które są właśnie w grapplingu czy brazylijskim jiu-jitsu? Tak, no powiedzielibyśmy... Które są bardziej niebezpieczne? Powiedzielibyśmy, wszystkie są niebezpieczne. Powiedzieliśmy, że moglibyśmy powiedzieć, że rzeczywiście ta etiologia jest tutaj różna, w zależności od dyscyplin. Jeszcze nawiązując do tego szpagatu, najważniejsze, żeby lądować właśnie w szpagacie, a nie na głowę, już, bo też jest takie ryzyko, że można by upaść wtedy na głowę. I wtedy, w szpagacie? Znaczy, wyskakując, wiesz, i nie lądując w szpagacie, można byłoby rzeczywiście przy niedostatecznym rozciągnięciu wylądować na głowę i wtedy też jakby nabawić się. Ale zobacz, my się dzisiaj śmiejemy ze szpagatu, no ale, bo ty jesteś, może mówisz, że
z podobnego rocznika, no ale nie było tak w podstawówce, że faktycznie, czy w liceum, jak robiłeś ten szpagat, to byłeś takim kozakiem trochę? No było, wiesz, no, było, było. No, że zrobisz szpagat i tak dalej, nie? Tylko... Ale męski. No, ale, a są no to, jakieś inne? No jak, no to ja pamiętam, że się męski i damski. Czyli rozkroszowy, aha, to tak się nazywa, to tak, rozkroszowy krosz, tak? To, bo to, który robiłeś? Oba. Oba robiłeś. Na szczęście dzisiaj mam w porządku biodra, bo mi nigdy nie dałem sobie tam poskakać, albo jak mi skakali, to tam się zapierałem, żeby mnie tak nie docisnął. A to były jeszcze metody no, stretchingu statycznego, prawda? Bolesne. Bolesnego, tak, tak. Bolesne. Dobra, nawiązując do tego pytania związanego z łagodnymi porozumieniami uszkodzeniami. Boxing czy MMA? Hierarchia. Boks... MMA czy grappling, czy podduszanie. Też. Związane z tym. No rzeczywiście w każdym z tych sportów dochodzi, może dojść do występowania łagodnych porozowych uszkodzeń mózgu. Mówiliśmy, że te łagodne porozowe uszkodzenia mózgu wtedy, kiedy głowa przyspiesza. Wtedy, kiedy opony mózgowe, czaszka, płyn mózgowo-rdzeniowy nie chroni wystarczająco skutecznie tych struktur, powodując odbicia mózgu od ścian czaszki, doprowadzamy wtedy rzeczywiście jak gdyby do uszkodzeń. Mówiliśmy o tej sieci neuronów. To nic innego jak do pewnego jakby no, uszkodzenia samych neuronów, pewnego rozwarstwienia. Nawet nie w momencie samego urazu, ale nawet w następstwie tego urazu, tam dzień później, dwa dni później, tydzień później, na skutek kaskady reakcji biochemicznych. Ale wtedy mówimy o przyspieszeniu. Głowa przyspiesza, mózg się obija. Mamy do czynienia jakby z urazem, który wynika no właśnie z tego uderzenia mózgu o czaszkę. Bardzo często ten uraz występuje w różnych obszarach. On nie znajduje się jakby w jednym określonym miejscu, tylko te urazy no, będą dotyczyły jak gdyby różnych części. W momencie, i tu największe jak gdyby rozgraniczenie między tego typu urazem bym odniósł się do duszeń. No właśnie, co się dzieje w momencie, kiedy ktoś cię dusi? Bo ten uraz jakby, i ty już nie zdążysz odklepać i jest ciśnienie. No jeżeli nie zdążę odklepać, no to po prostu doprowadziliśmy do ucisku, no w tym wypadku tętnicy szyjnej, niedotlenienia mózgu przejściowego. No i co się wtedy dzieje z neuronami, czy tam co się w ogóle dzieje? Bo ja no miałem parę tam tych walk i nawet miałem sytuację, gdzie tam zawodnika, to był chyba Thiago Alves, no nie puścili go, bo mu wyszło z rezonansu, że są tam jakieś zakrzepy, czy coś takiego. Mikroskrzepy. Tak, które mogą się skończyć wylewem na przykład. Rzeczywiście, jak gdyby są badania, które... To była prosta, szybka operacja, bo on za chwilę wrócił, tak. Nie? Ale no jakby tego nie wykryli, to na przykład oni mówili coś takiego, że pod wpływem uderzeń to może gdzieś pęknąć i może dojść do jakiegoś rozlewu czy czegoś. No tak, tylko że jakby to też jakby one są spowodowane też tym, że ta krew wykazuje takie właściwości. Ona nie jest po prostu rozrzedzona i wtedy chemicznie też jakby w kontekście tych duszeń, które mogą jak gdyby być niebezpieczne, gdy pewne warunki są spełnione niebezpieczne, czy ta krew jest jak gdyby za gęsta, mogą powodować powstanie takich mikroskrzepów, no ale wtedy jakby normalnie farmakologicznie jakby doprowadza się do sytuacji, kiedy się no po prostu ich pozbywa. Ale mechanizmy przede wszystkim są różne, bo jakby te uszkodzenia wtedy mózgu, neuronów wynikają z przejściowego niedotlenienia. Nie mamy do czynienia jakby z urazem. No, chyba, że rzeczywiście podczas walki mamy do czynienia no, z takim jakby kumulatywnym efektem. Chyba właśnie o tym mówiłeś, teraz sobie uzmysłowiłem, że z jednej strony mamy uraz, który wynika jak gdyby z samego przemieszczenia mózgu, dokładnie, a potem, tak, i teraz rozumiem jakby jaki miałeś kontekst. Rzeczywiście jakby wtedy to ryzyko jest jak gdyby jeszcze większe powstania, a dodatkowo jeszcze jakby wynika to z samego niedotlenienia mózgu. Więc rzeczywiście, jak gdyby te uszkodzenia no, mogą być w sportach walki, sportach kontaktowych, no, wynikać z tego typu źródeł. Mamy pewne różnice ze sportami zespołowymi. Wiesz, na przykład z futbolem amerykańskim, w rugby, gdzie jeszcze ten moment bezwładności mózgu jest inny niż w wypadku sportów kontaktowych. Ten moment bezwładności trwa dłużej. Zawodnicy futbolu amerykańskiego są często podcinani, jak gdyby z dołu. Mamy do czynienia jakby z jednym urazem, który wynika z samego
podcięcia, a drugi wynika z uderzenia głowy. Też jak gdyby ten moment bezwładności jest dłuższy, mamy do czynienia z takimi kumulatywnym jakby efektem wstrząsu, więc też jakby to mogłoby rozgraniczać, rozróżniać te dwa typy, te dwa rodzaje uszkodzeń. Które gorsze, Kuba? Trudno powiedzieć już, które gorsze. No, wszystkie niosą ze sobą konsekwencje. No to jak my mamy tych ludzi zachęcić do tego, żeby uprawiali sporty walki? Wiesz, nie możemy... No sporty walki to piękne sporty. I ja cały czas jakby powtarzam i w tych swoich ograniczonych treściach, które ja udostępniałem i swoim studentom, że uraz głowy czy odporność na ciosy to jest taka sama zdolność jak inne zdolności, którymi musi zawodnik się wykazywać. No, ta odporność na ciosy to jest taka sama zdolność, wiesz, jak siła mięśniowa zawodnika, jak jego wytrzymałość, jak jego szybkość. I w procesie treningowym, w procesie rozwoju kariery sportowej po prostu trzeba o nią dbać. A dbać można o nią w taki sposób, że się nie narażać na te urazy. Oczywiście powiemy, że to jest niemożliwe, więc musimy to sprostować, że dzięki bardzo, że nie narażać się na bezzasadny urazy głowy. To nie są urazy, w których zawsze dochodzi do utraty przytomności. Takie urazy, do których dochodzi do utraty przytomności, są poważnymi urazami. Mówimy o kumulacji łagodnych, pourazowych uszkodzeń, które jak kropla do kropli zaczynają drążyć no, te niepożądane konsekwencje jak gdyby, i efekty. Więc na to trzeba zwrócić uwagę, żeby się nie narażać niepotrzebnie na efekt kumulatywny. Ponieważ po jednym urazie ta nasza głowa, ta neuroplastyczność, o której mówiliśmy, która też jest szczególnym rodzajem plastyczności mózgu, powiedzieliśmy wtedy o tej plastyczności rozwojowej, o tej plastyczności, która wynika z powtarzania czynności, a trzecia to jest plastyczność urazowa. I ona może być związana z urazem, który następuje w sportach kontaktowych, ale ona też jest związana z urazami, które wynikają no, jak gdyby również z chorób neurologicznych. Ale nawiązując do urazu związanego ze sportami walki. Kiedy zawodnik jest narażony, to ta plastyczność pozwala nam na stworzenie nowych połączeń, przejęcia części funkcji pewnych obszarów mózgu przez inne obszary. Więc to jest pewna szczególna zdolność, ale najistotniejsze w tym procesie jest to, żeby nie narażać się na efekt kumulatywny. Bo jeżeli ten uraz występuje raz na 6 miesięcy, to głowa sobie z tym poradzi. Ale jeżeli ten uraz następuje permanentnie i jesteśmy na niego narażeni cały czas, no to mamy do czynienia z takim efektem po prostu śnieżnej kuli. A ten efekt śnieżnej kuli no, doprowadzi w pewnym momencie do tego, że zawodnik nie będzie w stanie tolerować ciosów. Będziemy mówili wtedy, o, nie trzyma ciosu. Będziemy mówili wtedy, o, ma szklaną szczękę. Będziemy mówili, o, już się... Co jeszcze mogliśmy powiedzieć, Tomek? Ale jak to w ogóle, bo tu już mamy, z jakimi konsekwencjami dla sportowców wiąże się uprawianie sportu kontaktowego i narażanie na ciągłe urazy mózgu, ale takie jakbyś... No jak to wygląda w życiu codziennym, nie? Jak ten zawodnik się zachowuje? Znaczy wiesz, no, możemy spojrzeć na te same problemy, z jakimi... Czy to jest to, zaczyna, jak ktoś się zaczyna seplenić na przykład, czy się jąka? Wiesz, możemy na to spojrzeć na te same problemy, czy się dziwnie zachowuje, który nie jest zdolny na przykład, nie wiem, robić jakichś takich podstawowych czynności. Możemy spojrzeć na te same problemy, jakim zawodnik podlega jeszcze w trakcie kariery sportowej. Takim prostym markerem, wskaźnikiem, symptomem, który pozwala nam na zdiagnozowanie łagodnego, pourazowego uszkodzenia mózgu, oprócz tam markerów, które w tej chwili jesteśmy w stanie pozyskiwać z krwi, oprócz takich markerów, które jesteśmy w stanie pozyskiwać ze zmian, które następują w ruchu gałki ocznej, jest taki system icing, który do tego służy, to pamięć jest tą zdolnością, która ulega największemu upośledzeniu, w bardzo krótkim czasie w kontekście przygotowań zawodnika do walki. Ta pamięć jest inna w okresie przygotowawczym, ta pamięć krótkotrwała jest inna w kontekście okresu sparingowego, przed walką i po walce. Nawet w
sytuacji, kiedy nastąpił nokaut, nie nastąpiło nokautu, ale było narażenie na łagodne porozowe uszkodzenie mózgu. Tak samo pamięć i funkcje wykonawcze mózgu to są te zdolności, które u zawodników sportów kontaktowych ulegają największemu upośledzeniu i które też jakby mają swoje konsekwencje w takim życiu, że tak powiem po życiu, czyli wtedy, kiedy już kariera została zakończona. Te funkcje wykonawcze mózgu to są funkcje związane z planowaniem, to są funkcje związane z organizacją dnia codziennego, bo przecież wstanie, pójście na pocztę, pójście do sklepu, no to bywa, że to jest trudność organizacyjna. Łącznie no, jakby z tymi problemami, które wynikają no, z pamięci. Jeżeli mówimy o problemach związanych jakby z mową, one jakby również są związane, ale u osób, które są jeszcze w większym stopniu jak gdyby narażone na tą urazowość. Więc te konsekwencje są bardzo poważnymi konsekwencjami, które w tej chwili wiemy, że możemy je w jakiś sposób ograniczać. Możemy je ograniczać chociażby tym, o czym mówiliśmy, czyli tymi ćwiczeniami, które są w stanie angażować ten nasz mózg i stymulować proces neuroplastyczności. A zauważyłeś taką zależność, bo rozmawialiśmy o tym, tak, że jest kwestia wiary w Boga, nie? Bo ja zauważyłem, że tych pięściarzy, których ja poznałem, ich zawodników, że jeżeli faktycznie oni byli tacy mocno wierzący i tak dalej, zazwyczaj mieli też poukładane życie prywatne, mieli żony, mieli te same żony praktycznie przez cały okres kariery i po. I w zasadzie trochę lepiej się adoptowali po skończonej karierze, lepiej tą karierę znosili, jak te modlitwy, ten Bóg no, był w tej karierze. Drugą zależność, ja też pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, że bo ja się wywodzę ze sztuk walk, nie ze sportu walki, czyli moje pierwsze kontakt z walkami w ogóle zaczął się od sztuki. Ta sztuka polegała na tym, że też za kung fu, bo tego zaczynałem, czy za karate, zawsze jest jakaś filozofia. I to też była kwestia organizacji tych zajęć, nie? Że tam wchodziło się na salę, gdzie był sifu na kung fu. Łys sifu, mogę wyjść do toalety. Łys sifu, przepraszam za spóźnienie, od razu już wiedziałeś, ile masz pompeczek zrobić, czy na kościach, czy na dłoniach. To podobnież było na karate, że też była hierarchia, pasy i tak dalej, od razu już ustawienie. I ja mam taką obserwację, że chłopaków, z którymi trenowałem to karate, oni też sobie poukładali wszyscy życie, nie? Do dzisiaj trenują to karate, do dzisiaj są no, zdrowi, mają z tego fan, no, ale bawią się tym. Wspominałeś o tych biodrach. No nie wszyscy, nie wszystkim się udało. No to zależy, kto miał jakiego tam dociskacza na tych i jak się bardzo w to angażował. Ale zasadniczo... Większość żyje, chodzi, nie kuśtyka. Ale jak porównam chłopaków ze sportu walki, gdzie już było typowo nastawienie na wynik, za wynikiem szły pieniądze, to no, większość tych chłopaków, no nie wszystkim się udało poukładać życie, nie? Partnerki, dzieci z różnych związków, alkohol, inne używki, jakieś złe towarzystwo i tak dalej, no więzienie, grupy jakieś przestępcze i tak dalej, nie? Że w większości tam, gdzie jednak był ten hierarchia, porządek i ład, ludzie bardziej, no był ten jak gdyby motyw wychowawczy, nie? Że jednak przekładało się to na życie i też mówię, druga kwestia właśnie tych, którzy bardzo wierzyli i byli, chodzili sobie do tego kościoła, uczestniczyli w nabożeństwach, co niektórzy i ciebie i mnie chcieli zaciągnąć też do tego kościoła. Kto? Noż święty Tomasz. Tomasz, tak. Wiesz, na pewno to może pomagać, że to o czym mówisz, to bardzo się cieszę, że w ogóle masz takie przemyślenia, widzisz, to są takie retrospektywne. Odpalił się. Częściowo filozoficzne. Kuleczka zaczęła drżeć. Dokładnie. I się odpaliła. Ale to, o czym mówisz, są zasady. To są, mówisz o jakimś kodeksie, o zasadach, o regułach, o czymś, czego, o porządku. Czyli o czymś, czego mózg chce i czego oczekuje. W zasadzie te zasady, czy na karate, czy na kung fu, czy religijne, w zasadzie moglibyśmy postawić jak gdyby w jednym mianowniku. No, są to pewne reguły gry. Jest to pewne
postępowanie, które wprowadza pewien ład. Nie? Więc wydaje mi się, że rzeczywiście, szczególnie u zawodników, którzy narażeni byli w karierze sportowej na urazy i którzy wiemy, że no, te zdolności związane z funkcjami wykonawczymi mózgu, z pamięcią, w ogóle jak gdyby z takim życiem, co w konsekwencji się przekłada na życie społeczne. No my też wiemy, że ci zawodnicy zawodowi, sportowcy na pełny etat, którzy poświęcili się, to też jakby no, ich umiejętności są dosyć jakby ograniczone. Bardzo często mają problemy, które są problemami no, związanymi z funkcjonowaniem w społeczeństwie, czy właśnie próbą znalezienia swojego miejsca po zakończonej karierze sportowej. Też bardzo często... Bo często się też nie mówi o tych nieudanych karierach sportowych. Nie? To o tym się w ogóle nie mówi. Tak. A ten koszt tak. jest bardzo podobny, jak nie taki sam, jak tych zawodników, sportowców, których znamy z pierwszych stron gazet. Z drugiej strony no, musimy mieć świadomość tego, że ci sportowcy to często bardzo mocne temperamenty, które, no, którzy nie są przyzwyczajeni do niepowodzeń, którzy nie akceptują niepowodzeń, bo cały czas no, wychowywani są i kształtowani w trendzie zwycięstwa. Potem się okazuje, że no właśnie, czy to po zakończonej karierze, czy po nieudanej karierze, te niepowodzenia nie dotyczą tylko tego wyniku sportowego, wygranej, przegranej walki, niezdobytego mistrzostwa, tylko no, takich zadań związanych no, z życiem codziennym. I te powodzenia... Pani w ZUS-ie powiedziała nie. Pismo przyszło. A zwykle tak mówisz. To trzeba sobie z tym poradzić. A to jest trudne. Kolejka u lekarza. Trzeba stać. No tak. Jak się nie ma z kolegi, znajomego. No, ciężko znieść. Jak to? Ja, mistrz, ja były zawodnik, mam dokładnie. Tu stać? Albo ja z takimi nadziejami. Ja i moje ego. Ja i moje ego. Tak jest. To są rzeczywiście, wiesz, dlatego ta wiara, rzeczywiście, ja też widzę taką zależność, ale widzę tą zależność i w trakcie jakby kariery sportowej. Rzeczywiście ci zawodnicy dużej wiary charakteryzują się bardzo wysoką też etyką pracy. Szczególnie w sportach kontaktowych ta wiara może uzasadniać czasem takie zachowania totalnie jak gdyby nieracjonalne. No, na przykład jak taki co, no, krzyżowiec walczy z takim Saracenem, to miało to przełożenie kwestię wiary, czy nie? Było takie podłoże, że Saracen? Widzisz, no i to są trudne pytania. Ja już filozoficznie nie podejmę się próby odpowiedzi już. Właśnie. Szkoda. Chciałem znać, czy jesteś za Saracenem, no czy za krzyżowcem. No właśnie. Pozostaje w tym... Pomidor. Pomidor to się... Dokładnie. Takim obserwatorem tej walki. Ale zawodnicy jakby dużej wiary często no, byli w stanie wytrwać i w takiej wysokiej etyce treningowej, ale też w sytuacjach, w których inni by zrezygnowali. Mi tu takim, naprawdę, takim pierwszym przykładem to mi to na myśl przychodzi mi Adamek z tym złamanym nosem, to co zawsze powtarza. Pewnie rzeczywiście jakby to może uzasadniać jakby taki hard ducha, to że się chce, że ma się to wsparcie, którego się oczekuje, gdy ta wiara rzeczywiście jest taką wiarą prawdziwą. Taką wiarą głęboką, taką wiarą, która wynika z przekonania. No nie chcę tutaj jak gdyby rozgraniczać, no bo wiara powinna być wiarą. To jest też wiara na pokaz. No to wiesz, to wydaje mi się, że to może pomóc. Ale tak samo może pomóc no, w życiu, że tak powiem, niesportowym względem po prostu jakby wartości. Też często, no właśnie, żeby trochę chyba łagodzić ten temperament sportowców, który mógłby doprowadzić do sytuacji, że te życie nie potoczyłoby się w taki, nie wiem jak to powiedzieć, no dobry dla nich sposób. Wartości w życiu są ważne. Jaki jest wpływ endorfin na działanie mózgu? Czy można się od nich uzależnić? I jaki rodzaj treningu wydziela ich najwięcej? Oraz jak sobie poradzić, kiedy nie można trenować? No to złożone pytanie.
było tak, że przez lata utożsamialiśmy tą aktywność fizyczną ze zdrowym uzależnieniem. Mówiliśmy, że dobre uzależnienie to jest uzależnienie od aktywności fizycznej. Uzależnienia zasadniczo jakby utożsamialiśmy z substancjami psychoaktywnymi. Nawet przy Światowej Organizacji Zdrowia była taka agencja, która zaczęła zajmować się uzależnieniami behawioralnymi. I wtedy wskazywano, że hazard to jest jak gdyby jedyne uzależnienie, które jakby wykazuje, można utożsamić jakby z uzależnieniem od substancji. I wtedy zaczęto się zastanawiać, no właśnie, co zrobić z tą aktywnością fizyczną. Ale paradoks polega na tym, że wyjściowo, używając sformułowania uzależnienie od aktywności fizycznej, to miało być znaczeniowa opozycja do uzależnienia. Że wskazanie, że ta aktywność fizyczna może być bardzo pomocna jako narzędzie chociażby do wyciągania z uzależnień. Zresztą te mechanizmy są jakby dosyć szeroko opisywane przez naukę. Wtedy chyba to był Glasgow, jako pierwszy badacz właśnie wskazał ten wykorzystał to pojęcie uzależnienie od aktywności fizycznej. A teraz faktycznie, tak jak pisze twój słuchacz, okazuje się, że od aktywności fizycznej jakby można się uzależnić i rzeczywiście realnie. Ale to jest pozytywne dla zdrowia czy negatywne? No właśnie, gdzie jest ta granica? Jeżeli wykorzystujemy pojęcie uzależnienie, to w tym wypadku mówimy o czymś negatywnym, czyli uzależnienie od aktywności fizycznej próbuje się, to jeszcze nie jest oficjalnie zakwalifikowane, ale próbuje się rzeczywiście umieścić w tej grupie uzależnień behawioralnych, gdzie muszą być spełnione na pewne jak gdyby kryteria, które pozwolą na umieszczenie. Ale one przede wszystkim związane są z tym, że muszą być cechy wyrazistości, czyli muszą być eksponowane u tej osoby, że to jest jakby istotny element jej życia, że ten element wpływa negatywnie na zdrowie albo negatywnie na otoczenie, że to jest element, który jest elementem no, powtarzalnym, że on się jakby powtarza cyklicznie te zachowanie. No i właśnie, że są jakby nawroty. Ja jestem dosyć daleki od próby klasyfikacji w ten sposób aktywności fizycznej, więc nie traktowałbym jej jako uzależnienie, czy jako uzależnienie behawioralne, ale rzeczywiście możemy się od pewnych stanów fizjologicznych uzależnić, w sensie możemy mieć jakby dobre z nimi wspomnienia. No, mówiliśmy o tej całej kaskadzie reakcji no, biochemicznych, które zasadniczo powodują, że my się dobrze czujemy. No, oczywiście ma to, powinno mieć wpływ korzystny na nasze zdrowie, ale gdy już jesteśmy aktywni fizycznie miesiąc, dwa, trzy, cztery, to zasadniczo zaczynamy odczuwać każdą aktywność fizyczną jako taki stan dosyć przyjemny. I rzeczywiście endorfiny pełnią tutaj również jak gdyby w rolę w tym odczuwaniu przez nas przyjemności. No, endorfiny, opiaty rzeczywiście wpływają na nas w sposób korzystny, że tworzą dobre skojarzenia z aktywnością fizyczną. Co prawda no, też tak jako truizm powtarzamy, te endorfinki się uwalniają. No, nie jest to prawda, że to tylko endorfiny są odpowiedzialne za ten dobrostan psychofizyczny, który związany jest z aktywnością fizyczną. Endorfiny to peptydy uwalniane przez podzgórę, przez przysadkę. Endorfiny jako opiaty znajdują się również i na skórze, znajdują się w komórkach naszego układu odpornościowego i oczywiście mają pośredni wpływ na nasze dobre samopoczucie, ale musimy mieć świadomość tego, że to one właśnie są bardzo silnie związane z ośrodkami nagrody w mózgu, chociażby w kontekście, o którym mówiliśmy, żywienia, w kontekście zachowań seksualnych i również w kontekście aktywności fizycznej. No, na przykład w kontekście kompulsywnych zakupów na Allegro, bo mam takiego kolegę, co cały czas tam siedzi, klik, klik, kupi sobie, cieszy się i tam zagraza tutaj. Zresztą w kontekście kompulsywnych zakupów nieco mniej, ale wtedy, kiedy pojawia się wysiłek fizyczny i uwalniają się hormony, to pośrednio rzeczywiście jakby regulują endorfiny
również no, naszymi układem jakby nagrody w mózgu. Mają wpływ zarówno na dopaminę, jak również na serotoninę. Endorfiny są z jednej strony neuroprzekaźnikami, a z drugiej strony właśnie neuromodulatorami, bo są w stanie wpływać na komórki nerwowe w, no, jak neuroprzekaźniki, ale również na dłuższe, na większe odległości. Będą wpływały na hamowanie głównego neuroprzekaźnika hamującego w naszym mózgu na kwas GABA. W ten sposób będą wpływały na kumulację dopaminy. Więc jakby te sprzężenia są dosyć złożone. Nie możemy powiedzieć tak, że to endorfiny odpowiadają jednoznacznie, że ten nasz dobrostan. No, ale tak się potocznie mówi, nie? No, ale... I tu jest pytanie, jaki trening, czy jaka aktywność wydziela ich najwięcej? Najwięcej endorfiny uwalniają się jakby w różny sposób. Bo mogą uwalniać się w sposób bardzo gwałtowny, a mogą uwalniać się w taki sposób, gdzie ta krzywa jakby wzrasta stopniowo. Wysiłki tlenowe są tymi wysiłkami, które najsilniej stymulują endorfiny. Czyli jak biegamy, jak jeździmy na rowerze, pływamy. Jak pływamy, jak chodzimy po górach. Czy dłuższe. I wysiłki o średniej i długim czasie trwania. No możemy uzależnić się od dobrego samopoczucia, które następuje w następstwie wysiłku fizycznego, więc pośrednio możemy uzależnić się również od endorfin. Ale tam była chyba jeszcze jedna część tego pytania. Kiedy jak sobie poradzić, kiedy nie można trenować? No i to już jest, i to jest już kompulsywne wyzwanie. Zakupy. Tylko wiesz, musiałaby się pojawić jakaś gwałtowna, wiesz, odpowiedź. Wydaje mi się, że tutaj lepszym mechanizmem byłaby, wiesz, byłaby kąpiel zimna. Bo to ona będzie miała wpływ też Kuba, ty główny jesteś na jakimś, na naczynia krwionośne. Siedząc w wannie, nie? Tak. To cały czas chodzi o naszego kolegi, nie? To cały czas, jak go wyleczyć z tego, wiesz, nie? Bo tu różne rzeczy znosi, nie? Takie zaczyna się tutaj graciarstwo, ale on się cieszy, bo lubi mieć. No a później to wyrzucamy i wiesz, no właśnie, zimna kąpiel nie co działa. Co mam powiedzieć? No to cofam to. Niech będzie zatem te kompulsywne zakupy, a w drugiej kolejności niech to będzie hartowanie, zmiana środowiska, ciepło-zimno i zimna kąpiel. Ale jak skończymy, bo tam jeszcze jedno hasło było, i tylko już pewnie antenie nie możemy, to jeszcze wymieniłeś jeden taki czynnik, który ewentualnie mógłby zastąpić Allegro, ale to już nie na antenie, dobra? No. A co? Który? Kompulsywne zachowania seksualne. No właśnie. No to już jest uzależnienie behawioralne. No ale właśnie odnośnie tego uzależnienia, bo ja sobie tak myślę teraz, nie, bo no na przykład jest taki gość, nie? Są tacy goście, to już nie nasz kolega tutaj, który się o to pytał, nie? Ale wymyślił sobie, że będzie teraz ultrasem, nie? No i on się tak w to wkręcił, że biega, wszystko jest, cała chałupa stoi po to, bo on się przygotowuje na jakiś tam bieg. Z którego w zasadzie, jak nawet jak go wygra, to niewiele jest. W domu go ciągle nie ma, do roboty nie chodzi, bo rano trenuje, wieczór trenuje, wszystko jest... Ta żona biedna w domu siedzi z tym dzieckiem, patrzy się na to wszystko. Czy to już jest takie... To już jest ten etap uzależnienia się, no, od tego? To są te cechy, które muszą być spełnione, by zakwalifikować tą aktywność czyli fizyczną. Wtedy jako... odpalamy wtedy książkę adresową z naszym szpitalem tutaj psychiatrycznym, który nazywa się potocznie Houston, i zamawiamy taki obóz. Taką terapię. Zawozimy tam pana. Do Houston na motyle sobie jedzie łapać. Tam go zostawiamy. No i w zasadzie szukamy tym samym odpowiedzi na trzecią część pytania twojego słuchacza, czyli w jaki sposób zastąpić aktywność fizyczną. Houston. Mamy to. Dziękuję. Doszliśmy właśnie do... Wyciągnęliśmy wnioski. Wyciągnęliśmy wnioski i nasz mózg pracował. No. Pięknie. Kolejne pytanie. Jakie podstawowe błędy popełniają zawodowi sportowcy w procesie treningowym? I ja mam jeszcze dodatkowe. Jakie podstawowe błędy popełniają amatorzy w procesie treningowym? Bo pozwolę sobie odpowiedzieć również, że ja odnoszę takie wrażenie, że że amatorzy chcą być tymi zawodowcami i robią wszystko, żeby w bardzo krótkim czasie
dojść do poziomu zawodowca, to nie zawsze się dobrze kończy. Zwłaszcza jak amator ma nieograniczone środki i no, tam nie żałuje na sprzęt, nie żałuje na odżywki, nie żałuje na farmakologię, na doradców, trenerów. No właśnie. Efekty są. No i właśnie bardziej ci doradcy i trenerzy powinni ten proces treningowy kreować. Jakie błędy zawodowcy czy amatorzy popełniają? Amatorzy to chyba rzeczywiście już sam odpowiedziałeś na to pytanie. Próbują oszukać czas. Próbują przyspieszyć czas. Próbują odmłodzić się na siłę. Próbują dojść do poziomu, który wymaga systematyczności. Ale wymaga też czasu. To rodzi niebezpieczeństwo przeciążeń, to rodzi ryzyko kontuzji, to rodzi ryzyko zniechęcenia. To powoduje, że się z tej drogi bardzo często zbacza. Nie po tygodniu, nie po dwóch, nie po trzech, ale po trzech miesiącach, po czterech miesiącach. Już tego zapału nie wystarcza, ale go nie wystarcza nie z tego powodu, że nie chcą, że nie są wystarczająco zmotywowani. Oni nie mogą być zmotywowani, ponieważ są przeciążeni. I ten związek między naszym stanem ducha a wpływem naszego ciała na ten stan ducha powinniśmy wyeksponować. No po prostu, jeżeli trenujemy zbyt intensywnie, jeżeli trenujemy ponad swoje siły, ja wiem, że to wszystko brzmi jakby niekonkretnie, no ale dla każdego jak gdyby ten poziom, do którego on się jest w stanie adaptować, jest inny. No i to jakby ta indywidualizacja treningu polega na tym, że dla każdego te środki treningowe powinny być indywidualnie zaprogramowane. Ale jeżeli się tą granicę przekroczy, my ją ładnie nazywamy progiem adaptacyjnym. Jeżeli się w tym progu adaptacyjnym powyżej tego progu będzie trwało, to w końcu nam się odechce. Przede wszystkim właśnie z tego powodu, że ta odpowiedź neuroendokrynna nie będzie nam pomagała. No, organizm się będzie chciał bronić przed kontynuacją tego procesu, który jest procesem destrukcyjnym w konsekwencji, który nas nie doprowadzi do celów, które chcemy osiągnąć. Więc ta próba oszukania czasu, niezależnie od tego, czy mamy tych środków bardzo dużo, czy mamy tych dobrych, złych doradców wokół siebie, jak gdyby multum, nie można stać się profesjonalnym sportowcem w krótkim czasie, nie można trenować jak profesjonalny sportowiec w krótkim czasie w kontekście przede wszystkim objętości i intensywności pracy. A sportowcy zawodowi, wydaje mi się, moje doświadczenia są takie, że największym problemem jest schematyczność. Jakby to, o czym powiedzieliśmy w kontekście zmian. Szczególnie u zawodników, którzy osiągnęli już poziom mistrzowski. Że tam są obawy, jest strach, żeby coś zmieniać. No tak, bo on na tym już dojechał. Ja jestem mistrzem. Medal, jest mistrzem. Ja nie mogę tego zmieniać. Nie ma takiego spojrzenia, które jest tym spojrzeniem jak na proces, no właśnie fizjologiczny, jak na nie ma takiej analizy dogłębnej tego jakby backgroundu, co mnie tak naprawdę doprowadziło do tego momentu, że ja jestem w stanie pokonać te obciążenia w tym czasie, że ja jestem w stanie rozwijać swoje zdolności w tym okresie. Po prostu jakie mechanizmy fizjologiczne są za to odpowiedzialne? Tylko się widzi, okej, zrobiłem takie odcinki, przebiegłem tyle, zrobiłem takie ćwiczenia, takie obciążenia, pokonałem w tym mikrocyklu, chcę to odtwarzać. A to tak po prostu jak gdyby, no to tak nie działa. Ale dobrzy trenerzy są od tego, żeby właśnie ten proces jak gdyby nadzorować, który jest odpowiedzialny za poprawę dyspozycji fizycznej, za poprawę dyspozycji poznawczej. Więc te zmiany są jak gdyby nieuniknione, chociaż bardzo często zawodnicy mają po prostu jak gdyby obawy przed dokonywaniem różnych zmian. Bo boją się konsekwencji tego, że już się po prostu nie wygra, czy nie osiągnie tego samego. Więc zaufanie tutaj do sztabów, zaufanie do ludzi, którym się jakby powierza pewne elementy, jest szalenie istotne. No to jest też ważne z punktu widzenia takiego, że zawsze potem można tą odpowiedzialność na kogoś zsunąć, ponieważ psychika zawodnika powinna zostać nieskazitelna.
Prawidłowo. Dokładnie. Moim przekonaniem... Zawsze są winni. Zawodnik powinien nie może brać odpowiedzialności za przegraną. Zawodnik musi trwać w takim duchu kształtowania zwycięstwa, w takiego duchu wygrywania i powinien być tworzywem. Czyli powinien nie ingerować w proces treningowy. Wiesz, w sportach indywidualnych ciężko to, jak gdyby, bo sam, wiesz, byłem, bo finalnie to ty jesteś w tym ringu, czy w tej klatce, bierzesz to wszystko na klatę i jeszcze to, że tam, wiesz, czy nie poszło w tej walce i tak dalej, a dzisiaj jest to coś, co nie wszyscy potrafią dźwignąć, ten hejt, który się tam wylewa, zwłaszcza jak wcześniej dałeś się wkręcić w to, że trzeba tą walkę sprzedać i zacząć tam gadać bzdury, które w ogóle nie są tożsame z tobą, wiesz? Czyli gadać rzeczy, które ktoś ci powiedział, że trzeba mówić, ale ty tak naprawdę nie myślisz, nie? I tak, później tak, musisz to dźwigać i niektórzy naprawdę psychicznie tego nie potrafią unieść. Sporty walki w ogóle rzeczywiście jakby... Jak ma później zaufać takiemu profesorowi Chyckiemu czy komuś innemu, no bo to nie moja wina, nie? To dałem się wkręcić znowu w nowy program treningowy czy coś i no to nie było to. Trzeba było wrócić do starego. I nieraz się słyszy, że oni mówią, że wracają do starych schematów, sprawdzonych, bo to... na tych schematach dowozili te walki do mistrzostwa, nie? Dokładnie. A czy to dobrze mówią, wiesz, to mówią odnośnie tej nieskazitelności, wiesz? Bo to on musi, ta głowa powinna zostać nieskazitelna. Ktoś musi wziąć odpowiedzialność za to. A sporty walki są szczególne pod tym względem. Się jak gdyby rzeczywiście jakby w pełni z tym zgadzam. Tutaj jakby ten wpływ jest ograniczony, ale my wiemy, z jakimi trudnościami się wiąże bycie mistrzem w sportach walki. No tam, wiesz, w piłce nożnej, tu jest obrońca, tu jest pomocnik, tu jest bramkarz. No, żyłujesz, nie podałeś, wiesz, nie obroniłeś, puściłeś. A jeszcze prościej będzie, znaczy prościej. Mniej tych zaburzaczy i mniej tych zmiennych jest w takich sportach jak lekka atletyka, gdzie rzeczywiście jakby ten proces jak gdyby obciążeń treningowych w największym stopniu będzie wpływał na wypracowaną dyspozycję, na trwałość tej dyspozycji. Oczywiście, że wszędzie ta głowa jest niezbędna, umiejętność zmotywowania jest bardzo ważna, tylko że wszystkie te umiejętności, ten stan ducha zależy, to o tym cały czas próbujemy mówić, od tego stanu ciała. I nie możemy jakby tego rozgraniczać. Nie jest tak, komuś się... Nawiążmy do piłkarzy, że nie chce im się grać. Może oni są przeciążeni po prostu, wiesz. Albo za dużo pochwali wczoraj, nie? No, prawda jest taka, że rzeczywiście bardzo często jednak jest się dużo trudniej jak gdyby zmotywować czy wykrzesać siebie wtedy, kiedy nie pozwala nam na to po prostu fizjologia. A w sportach walki ma to szczególne znaczenie. To powtarzam zawsze, że z jednej strony mamy trening, a z drugiej strony mamy jeszcze ten uraz głowy. I ten kumulatywny efekt często powoduje u tych zawodników, którzy są bardzo bohaterscy, którzy są szczególnym rodzajem zawodników, szczególnym sportem, że to jeszcze większe frustracje rodzi w momencie, kiedy jest przegrana i w momencie, kiedy trzeba ten ładunek po prostu udźwignąć. I ja zawsze jestem szczęśliwy, gdy wtedy zawodnik mówi, że to jest wina Chyckiego czy ten, bo ja po prostu z przyjemnością jakby wezmę tą odpowiedzialność za siebie po to, żeby zawodnika jeszcze mocniej nie przeciążać. Piękne. To jest dosyć bohaterskie, heroiczne. Chrześcijańskie. A ja mam takie pytanie, bo pewnie są tacy, którzy nas oglądają, którzy mogą zaczynać swoją przygodę z treningiem, nie mają trenerów personalnych, nie mają możliwości jakichś tam, nie wiem, po czym poznać pierwsze objawy zmęczenia, bo kiedyś słyszałem coś takiego, że najlepszą taką miarą, czy wiesz, badania z siebie samych, takim barometrem jest nasze ciało, nie? Czyli jak gdyby zacząć się obserwować, jak się czujemy, nie? I kiedyś mi jeden z trenerów powiedział, że jak już trenujesz i kładziesz się do łóżka i masz problemy z tym, żeby zasnąć, to są pierwsze oznaki, że zaczynasz być przetrenowany. Prawda czy nieprawda? Tak, rzeczywiście. Albo jak już nie śpisz po nocach, to już jest za późno. To już trzeba przestać chodzić na treningi i trzeba leżeć w domu. Prawda czy nieprawda? Sen i elementy, o których wspomniałeś, czas zasypiania, w ogóle umiejętność zasypiania, czy wczesne wybudzanie w nocy,
są to symptomy, które bardzo silnie skorelowane są no właśnie z kondycją naszego układu nerwowego, który oczywiście jak gdyby manifestuje nasze przeciążenie wysiłkiem fizycznym. Przeciążenie, czy gdy to przeciążenie trwa długo, to możemy mówić wtedy rzeczywiście o przetrenowaniu. Jest to rzeczywiście symptom. No tych systemów, które nam pozwalają na monitorowanie zmęczenia, ale już nie, to już mówiliśmy. Nie wchodźmy już dokładnie. W to, bo to wiesz, mówimy po prostu, jak najprościej wyczuć. Rozpoznać to, że jesteśmy tak. przeładowani, zmęczeni, przetrenowani. Bo sen, to też nie tak. dotyczy stricte ludzi, którzy trenują, nie? Bo dziś na początku zaczęliśmy tej rozmowy, że wszyscy jesteśmy generalnie przeładowani już nie tylko samym treningiem, pracą, obowiązkami, jakimiś tam zawsze jest terminami i tak dalej, deadline'y są i tak dalej, nie? Że jest ten problem z bezsennością. Ubieramy, wiesz, tą naszą zdolność do kontroli bodźców w tą teorię stresu. Wysiłek fizyczny jest swego rodzaju stresem. Obciążenie psychologiczne, nasza praca, nasze codzienne obowiązki, nasze zadania, które mamy wykonać, to jest stres. No to musimy podejmować decyzje. Tych decyzji jest bardzo dużo, one się kumulują. One są dla nas energochłonne. Jeszcze gdy jesteśmy niedożywieni, gdy jesteśmy nienawodnieni, gdy jesteśmy niewyspani, to ten ładunek obciążenia dla organizmu jest coraz większy. Te symptomy dla przeciążenia wysiłkiem fizycznym, te symptomy dla przeciążenia życiem, nazwijmy ogólnie stresem, bywają i zazwyczaj są takie same. Wskazałeś na ten sen, ja bym wskazał na jeszcze jeden prosty test, który warto byłoby wykonywać, który ja wykonuję ze swoimi sportowcami. Codziennie rano wysyłają mi regularnie wyniki testu tolerancji dwutlenku węgla. Dla osób aktywnych fizycznie jest on jak gdyby szczególnie przydatny. Wiesz, na czym polega protokół? Protokół polega na tym, że rano wstajesz, zabierasz zegarek i wykonujesz 3 wdechy. Jeden wdech nosem, wydech ustami, drugi i za trzecim razem zabierasz powietrze do płuc, wypełniasz je szczelnie, włączasz zegarek i starasz się zrobić wydech najwolniej jak potrafisz. I klikasz wtedy, kiedy ten wydech już się zakończy. Czyli mierzysz czas wydechu. I mamy czas wydechu, dokładnie. Najwolniej jak potrafisz zrobić wydech. W momencie, kiedy ten czas wydechu będzie się skracał i na przykład dojdzie do takich niebezpiecznych granic 30 sekund, to wskazuje nam na duże przeciążenie wysiłkiem fizycznym. Kiedy on oscyluje w granicach 45 sekund, minuty, to możemy mówić, ale występuje bardzo duża tutaj jak gdyby zależność związana no właśnie z tym obniżaniem potencjału organizmu do adaptacyjnego, do reakcji na wysiłek fizyczny, czy tak jak mówimy ogólnie na stres. Więc to jest bardzo przydatne narzędzie, opisywane zresztą też jakby w literaturze, już nie będę wchodził w mechanizmy, żeby nie zanudzać. Jak się nazywa ten test? Test tolerancji dwutlenku węgla. A ja kiedyś jeszcze słyszałem o takim teście ortostatycznym. Polegało to na tym, że zakładałeś pasek, leżałeś sobie, jak wstałeś i jak to tętno po wstaniu wzrosło tam chyba o 20 czy 30, to znaczy, że i w zależności jak się też czułeś, to znaczy, że byłeś gotowy do treningu, albo dzisiaj trzeba było zrobić hamulec. Tak, test ortostatyczny, czy ocena zmienności rytmu zatokowego w teście ortostatycznym, czy samego tętna, czy zmienności rytmu jest powszechnym testem. Ale jest taki miarodajny? Tak, to jest miarodajny test. Zresztą też jakby no, próbuje się go porównywać do narzędzi, które są jakby bardziej zaawansowane, czy wykorzystywać go w ogóle w tworzeniu, w kreowaniu bardziej zaawansowanych narzędzi, chociażby właśnie umożliwiających jakby analizę zmienności rytmu zatokowego, wykorzystujące już sensory, paski monitorujące funkcje krążeniowe. Najprościej byłoby po prostu leżąc zmierzyć sobie tętno i po pionizacji zmierzyć sobie tętno po tych 20 sekundach, no to pokazuje, że rzeczywiście dla naszego organizmu ta pionizacja no, jakby no, wywołuje konkretną odpowiedź.
układu krążeniowo-oddechowego. Czyli kiedy po, jaka jest ta, jakie są te granice, kiedy możemy trenować, a kiedy nie? Załóżmy, że leżę i mam 60, po wstaniu mam tętno 80. Mogę trenować? To jest tak. Mam 90? Możemy. Mam 100? Musimy się zastanowić. To też jest tak, że to nie jest kwestia jakby wartości, wiesz, bo może być osoba, która jest wyższa, może być osoba, która jest niższa. To też jest ważne samopoczucie. Ta zmiana ciśnienia ortostatycznego też wynika jak gdyby z budowy ciała, no bo to wywołuje zmiany w przepływie krwi, zresztą to mierzymy. Najważniejsze jest to, o czym też chyba mówiliśmy, nie wiem czy na antenie, czy poza anteną, ale profilowanie indywidualnej odpowiedzi. Wiesz, to jest tak, że to twoje indywidualne zmiany powodują pojawienie się tych znaków zapytania. Jeżeli w okresie, kiedy zasadniczo czujesz się fizycznie bardzo dobrze, w sporcie to jest okres przygotowawczy, nie ma dużych obciążeń fizycznych, jestem zdrowy, czuję się dobrze, to jest ten nasz baseline, to jest ten nasz punkt, do którego porównujemy wszystko to, co wydarzy się w perspektywie czasu. Jeżeli coś uległo zmianie, nie wiem, tętno nam wzrosło o 15 uderzeń spoczynkowe, o 20 uderzeń, to pojawia się pewien znak zapytania. Analizując zmienność rytmu zatokowego, zmienność rytmu zatokowego obniżyła się tam w jakimś parametrze, bo też analizujemy zmienność rytmu zatokowego, czyli tak naprawdę miarowość naszego tętna, bo zmienność rytmu zatokowego HRV to jest nic innego jak miarowość kolejnych uderzeń serca. Jeżeli się zmieniło coś w parametrach spektrum czasu czy spektrum częstotliwości, ta miarowość spadła albo ta miarowość przyspieszyła się, to są nasze zagrożenia, które powinny dawać ten znak zapytania, czy ja dzisiaj, może to nie jest kwestia nawet tego, czy ja powinienem trenować, wiesz, ale może zrobię trochę mniej. Bo to bardziej jest odpowiedź, że ja zrobię dzisiaj, nie będę dla siebie tak bardzo wymagający, ale bo to jest nierozsądne. Ale nie może na przykład, też tak nieraz miałem, że wiesz, po prostu mi się nie chciało iść na tą salę, a mimo to szedłem i tak nie zrobiłem tego treningu jakościowego, tak jak powinienem, i w zasadzie nie byłem z tego zadowolony, nie? A były dni, że po prostu tam wbiegałem pełen euforii, się nie mogłem doczekać, nie? Czyli jak czuję, że dzisiaj nie jest ten dzień, to mogę sobie odpuścić, czy nie? Amator Tomek tak, zasadniczo tak. Osoba, która ćwiczy rekreacyjnie, amatorsko, a jest silnie zmotywowana, bo też jakby musimy mieć świadomość tego, że bardzo często szukamy tej wymówki, ale powiedzmy, że jest silnie zmotywowana, jest taka skupiona na sobie, to w zasadzie jest w stanie te sygnały w sposób taki sprawny odczytywać. W sporcie wyczynowym, w zasadzie u każdego sportowca na pewnych etapach przygotowań nie chce się. I to nie wynika z potencjału, z tego, że jesteśmy przeciążeni, tylko z tego, że się nie chce, z tego, że głowa nie chce i te przeciążenia jakby muszą nastąpić, ponieważ przechodzenie powyżej tego progu musi być trwałe. My musimy w nim przebywać przez pewien czas. Mimo, że nam się nie chce, mimo, że nasza motywacja spada, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Chodzi o to, że często głowa nie chce, nasze ciało jest zmęczone, ale jeszcze może. I takiego zawodnika trzeba utrzymywać jakby w tych stanach po to, żeby potem się z tego dołka odbić. Po to, żeby tą formę zbudować. Po to, żeby tą zdolność, którą chcemy rozwinąć. No dobrze, to zgadzam się. Ale nie można cały czas pikować, no bo go gdzieś już tak złamie, że nie ma. No jak on już pikuje, bo tam zrobił trening, odbija się, nie? No jest ta nawarstwienie, znaczy nie nawarstwienie, ale ta odbudowa, później znowu nawarstwia i tak dalej, no to kiedy jest? Musi mieć jakiś ten dzień, dwa o takiego odpoczynku na regenerację, nie? Oczywiście, chociaż ten schemat, o którym mówisz, to jest taki schemat, który znamy z książek, z periodyzacji, z programowania treningu, także mamy niższą intensywność, wyższą intensywność, zmęczenie, superkompensacje. Jednostka na czerwono, jednostka na żółto, jednostka na zielono, super, a niebiesko. Superkompensacja. To tak do końca nie jest. Prawda jest taka, że zmęczenie się pojawia i my z tego zmęczenia nie jesteśmy w stanie wyjść w ciągu
mikrocyklu treningowego. To nie jest tak, że my stymulujemy się jakimiś bodźcami jednym czy dwoma w tygodniu i my jesteśmy świeżi w kolejnym tygodniu. Nie. To ile mikrocykl treningowy trwa taki minimalny? Wiesz co, ty teraz pytasz o pytania, ty teraz zadajesz pytania, które w sporcie są najistotniejsze. Bo te pytania, które zadajesz, związane są z realną, rzeczywistą personalizacją obciążeń treningowych. I każdy zawodnik będzie miał tą odpowiedź inną, różną. Żeby ją dobrze czytać, to trzeba te sygnały monitorować. I to jest uzupełnienie tego, o czym mówiliśmy względem schematów treningowych. Nie ma schematów treningowych. Najlepszy program Tomasza Drwala z jego kariery sportowej nie jest do odtworzenia przez innego zawodnika współcześnie, czy... No muszę się zgodzić, niestety. Mimo, bo ja czuję, że po prostu... ja jestem dieslem, nie? Jak wiesz, że ja mogę dużo, długo, ale jak się już zarżnę, to tak samo dużo i długo muszę odpoczywać, o, i ta żeby się zregenerować, tak, bo ja tak czuję po prostu. Tak. Nie? Jak teraz też zrobiłem tego rzeźnika, to ja przez 2 dni jadłem i nigdy nie mogłem dojeść pod korek. No, to było takie, no, są zjawiska, ale no, dopiero na 3 dzień się wszystko stabilizowało. Te opuchlizny z nóżek zeszły, no i zaczęło się proces regeneracyjny, nie? Który trwał. Trwał, tak. Dochodzimy do tego samego wniosku, do którego dochodziliśmy wcześniej. Narzędzia monitorowania. Autoregulacji, o której powiedzieliśmy. Test ortostatyczny. Sen w odczuciach. Zapiski typu, no, czy ja dobrze spałem, czy ja się czuję wypoczęty. Dla amatora to naprawdę wystarczy, tylko ważne, żeby to zapisywać i żeby o tym nie zapominać, bo tak naprawdę, gdy jesteśmy w cyklu treningowym i realizujemy ten swój plan, no to często no, te cele treningowe nam już potem przyćmiewają to, jak my się rzeczywiście czujemy, no i trudno jest tutaj o taką obiektywną ocenę. W sporcie wyczynowym te narzędzia są bardzo rozbudowane i tam już wchodzą kompetencje jakby trenera, żeby odpowiednio je czytać, czy osoby, która jest za to odpowiedzialna. Ja, monitorując zmęczenie u sportowców, bardzo często pełnię funkcję doradczą dla trenerów. Czyli informuję trenerów o tym, w jakim stanie fizjologicznym znajduje się zawodnik. I to oni podejmują to ryzyko, to oni podejmują tą koncepcję programowania obciążeń. Ale mają tą informację, która jest im w sposób czytelny przedstawiana. A trzeci etap, to o czym mówiliśmy, co może być dla nas jak gdyby niebezpieczeństwem, ale też na co patrzymy z wielką nadzieją, no to jest ta sztuczna inteligencja, która niedługo będzie w stanie jak gdyby czytać te sygnały w sposób lepszy od Hyckiego czy innego trenera. Jesteś aktualnie na obozie przygotowawczym mistrza świata w boksie Aleksandra Usyka. Czy najlepsi też popełniają błędy treningowe? No, widzę, że tam nie wiem skąd informacje jakby wypłynęły, ale wypłynęły. To się nazywa kontakt operacyjny. Kontakt operacyjny. Każdy popełnia błędy w swoich programach treningowych, no bo są to trudne konstrukty. O tym mówimy cały czas. No, to nie są schematy. Proces treningowy, czy nawet trening do walki, w sensie jakby periodyzacji do walki, czyli okresu 12-16 tygodniowego, to też są pewne schematy. Rzeczywiście mam przyjemność być na obozie Usyka. Co prawda ja przygotowuję, co oczywiście jest wielką nobilitacją, ja trenuję z jednym z zawodników z teamu Usyk, z Danielem Łapinem, no ale mam okazję przyglądać się, rozmawiać i patrzeć, w jaki sposób rzeczywiście zawodnicy całego teamu przygotowują się do walki. Oczywiście nie odpowiem na to pytanie, czy te błędy, czy są jakieś błędy, no bo to jest pytanie no, retoryczne. Są rzeczy, które można uzasadnić, są rzeczy, które jest trudno uzasadnić. I są rzeczy, o których nie można mówić. Są rzeczy, o których nie można mówić, a są rzeczy, które uzasadniać po czasie. Wiesz, ja bardzo często jakby patrzę z perspektywy na programy treningowe, nawet na twoje programy treningowe. Patrzysz jeszcze na moje programy treningowe? Patrzę, no bo mam w komputerze, wiesz. A masz te moje jeszcze z karate? Z karate nie mam.
Wiesz, jak patrzę to, to ja ci przywiozę, to trzeba przeanalizować. Ja patrzę na te programy, na te programy treningowe i bije się w głowę. A po co to robiłeś tutaj? A czemu kazałeś mu zrobić? I potem sobie uzupełniam, aha, no bo to chciałem, żeby to było z tym połączone i mój stan wiedzy na tamten czas. Okej, okay, to dlatego. To ja mam pytanie, to dalej katujesz tych zawodników w tej swojej hipoksji? Na 5000 metrach wysokości? Tak, no, hipoksja, wiesz, bardzo się... No w tej chwili w Polsce ta hipoksja, no, że tak powiem, odrodziła się. Bo tych ośrodków, wiesz, które imitują trening wysokogórski, pojawia się coraz więcej. Mamy polskiego producenta, który tworzy komory hipoksyjne. Więc stało się to środowisko coraz bardziej dostępne. Naukowo cały czas, jak gdyby koncepcje rozwijają się, no wtedy pamiętasz, no, przede wszystkim wydolność tlenowa, zaoszczędzenie czasu w okresie przygotowawczym. Nie ma tego czasu. Zawodnik dowiaduje się o walce zbyt późno. Mamy do zrobienia no, 6-8 jednostek treningowych, które mają ten potencjał tlenowy zbudować. Hipoksja, jakby świetne rozwiązanie do tego, żeby ten proces przyspieszyć. No nie mówimy tutaj o wdrażaniu koncepcji treningu wysokogórskiego jak gdyby do końca, bo wiemy, że tych zdolności, które musimy u zawodnika sportu walki rozwijać, jest dużo więcej i nie zawsze ta hipoksja jest czymś pożądanym, ale w tym wczesnym okresie było to narzędzie, które ja bardzo często wykorzystywałem. No potem się okazało, że rzeczywiście przy kształtowaniu wytrzymałości specjalnej, wytrzymałości siłowej, szybkościowej, w tej hipoksji uwalnia się noradrenalina. No, ten system nerwowy jest przystymulowany, wchodząc na wysoką wysokość, wykonując wysiłki o bardzo dużej intensywności, wychodząc z komory, suplementując się tlenem, okazuje się, że możemy stwarzać jak gdyby bardzo optymalne fizjologiczne warunki do rozwoju, skuteczniejsze niż narzędzia tradycyjne, skuteczniejsze w sensie przynoszące efekt szybciej albo umożliwiające trening bardziej intensywny. Pewnie, że możemy powiedzieć, że to są subtelności. Pewnie możemy powiedzieć, że to nie jest tak ważne, szczególnie w kontekście sportu walki, gdzie znowu tych elementów, które wpływają na wynik, jest bardzo, szczęście trzeba mieć bardzo dużo czasami, i przede wszystkim trzeba mieć głowę i szczęście. Ale tak, wiesz, no to jest cały czas gdzieś tam żywe w tych programach treningowych. Luźne pytania są tutaj. Pytania tak. Są rozluźniające. Ile centymetrów w bicepsie ma profesor Chycki? No. Zależy, czy w prawym, czy w lewym, nie? Ja strzelam 48. No dobre, masz oko, nie? Tak? Nie, wiesz, chyba nie, może 48, to jakbyśmy go tak, wiesz, spompowali, tylko ja w ogóle bicepsu nie ćwiczę, nie? To jak to robi, że masz takie buły? Gany. Cały czas masz nabite gany. Odkąd cię znam, zawsze gany są nabite i każdy mówi. Mi się wydaje, że od podciągania, wiesz. Podciągasz się. Dużo się podciągam. Nad chwytem, podchwytem, mieszanym? Nachwytem, podchwytem, wąskim nachwytem w każdych warunkach. Ja mam taki rytuał, że jak rano wstaję, mieszkam na Śląsku, przy Parku Śląskim, to biegnę sobie do takiego placu zabaw i na placu zabaw się rozciągam. Nie rozciągam, już przychodzi mi do głowy ten szpagat. Wiesz. Dobrze, zakodowało się. Mózg pracuje. To teraz będziesz robił podciąganie i szpagat. Kompleks Van Damme. Podciągam się. Nabite gany tak. I szpagat. I codziennie robię 200 podciągnięć. Naprawdę? Tak. W tym parku? W tym parku. To ile serii robisz? Ja się podciągam w serii po 30 razy. Mój trener powiedział kiedyś, że jeżeli nie podciągasz się 30 razy w ciągu, to nie warto wskakiwać na drążek. I ja to sobie tak, wiesz, zakodowałem i 30 to jest najmniejsza ilość powtórzeń. No ale maksa jakiego robisz w takim razie? Wiesz co, jakbyś zrobił maksa, ale to są takie krótkie kiwki, czy pełny wyprost, broda za drążek? Długie. Kiedyś byłem na zawodach właśnie w podciąganiu, troszkę mnie tam właśnie oszukali, bo ciągle patrzyli na te bicepsy, wiesz. No. I mówili, że nie ma wyprostu, a to już jest wyprost. No. A, to tutaj jesteś tak rozciągnięty. Taki krótki bicep. Ale chyba... To powiem to szacun, profesorku. Miałem chyba pod wrażeniem. 76 powtórzeń chyba miałem. Tak, za jednym razem? Jednym razem, no. Tak. Kurde, to ty jesteś street workoutowiec.
No, street workoutowcy jeszcze mają, wiesz, w tym arsenale troszeczkę więcej takich sprawnościowych zadań. Ja to jestem taki, wiesz, no, prosty profesor na drążku. No. Pięknie. Kiedyś jak biegłem z moim doktorem Kostem, pozdrawiam, który tam jest wykładowcą czy nauczycielem gimnastyki. Na WF-ie u nas w Krakowie. Tam kiedyś żeśmy tak sobie biegli maraton tutaj Krakowia i żeśmy tak rozmawiali. No i mówisz właśnie odnośnie tych wszystkich takich, wiesz, tych crossfitów, kalistenik, street parkurów, nie? On mówi, że kiedyś jak on trenował gimnastykę i na gimnastyce robili obóz stacyjny, to on nie wiedział, że robi crossfit. No. Nie? Jak mówi, na trzepaku wisieli gdzieś tam na osiedlu i robili te wszystkie wymyki, odmyki, tam się podciągali, to nie wiedział, że robi street workout, nie? Mówi, i finalnie mówi, jak chodzili na grandę gdzieś tam na jabłka do sąsiada i trzeba było sforsować płot albo jakiś mur, to nie wiedział, że robi parkour, nie? I to wszystko to jest właśnie kwestia semantyki, nomenklatury. No. A najważniejsze jest to, żeby to po prostu robić. No. Ja myślę, żeby chodzić do sąsiada na jabłka, to trzeba być głodnym. Wiesz, i mieć pomysły. Ale trzeba, dokładnie, trzeba się wykazywać kreatywnością. No ja też chodziłem na jabłka i w zasadzie, jak teraz opowiadasz, to większość tych rzeczy no, wykonywałem. No. No ale mimo wszystko chyba też muszę zacząć zrobić drążek. Zrobimy tak, słuchaj, to umawiamy się tak. Zapraszam cię, bardzo mi się tu u ciebie podoba w tym twoim podcaście, więc zrobimy tak. Ja zapraszam ciebie do mojego podcastu. Chciałbym z tobą porozmawiać o życiu po życiu, żebyś opowiedział, no, co cię w tej chwili najbardziej absorbuje po zakończonej karierze, bo wiem, że tych pasji ja już masz, ci Kuba powiem. To opowiesz u mnie, ale wskoczymy na drążek i tam zrobimy, to zrobimy podciąganie. No to nie, no to siarę mi zrobisz. No nie, dam ci czas, no, możesz no się przygotować. To dobrze, to wskoczymy na drążek, ale musimy też od razu sparring zrobić, nie? No widzisz. No. To jest to. No dobrze, no to ja zakres przyjmuję. Szpagacie. Kto zrobi większy szpagat? No dobra, no to ja przyjmuję. No. Ja też. Widzimy się po też. Ale jeszcze mamy dwa pytanka. Okay. Pytanie do gościa, ale i do prowadzącego. Jak optymalnie uzupełnić wodę w trakcie biegania? Masz jakiś patent prosty? Wiesz, to nawodnienie jest takim trochę moim konikiem, nie? Bo rzeczywiście i w kontekście projektowania napojów. Projektujesz napoje? Projektuję. Jakie? Jakie mogą być lepsze napoje niż woda? A, widzisz, no. A to już nie, to już będzie coś sprzedawał. Tak? Wiesz co, no, część tych rozwiązań się sprzedaje, bo rzeczywiście są to wyniki, które zostały skomercjalizowane. Jak to mówili chyba w Krzyżakach czy gdzieś na pytanie, czy król nasz pije alkohol czy wino, on nie, jeno wodę źródlaną. No właśnie, ale ta woda źródlana w wodzie źródlanej też nierówna. Ale pytanie jest odnośnie wody, tak? Czyli jak pić, żeby się... Ale to ja bym cię poprosił, bo ty strasznie naukowo mówisz, nie? Wiesz, to będziesz mnie prostował. Ja ze swojego doświadczenia, bo jest też pytanie do mnie, to tak. Po pierwsze, ja mam takie doświadczenie, że jak gdzieś tam biegnę, to staram się co 5 km pić przynajmniej szklankę wody. Przynajmniej. W jakim czasie te 5 km? No różnie, nie? No tam co pół godziny na przykład, nie? Ale też jak już mam świadomość, że już mam suche usta, że już mam, to już wiem, że już jest dużo za późno. To już jestem, już zaczyna się odwodnienie ciężkie, nie? Tak. Dlatego nie dopuszczam w ogóle do takiego stanu, żeby miał suche usta. Tak. I to jest dla mnie taki coś, czego pilnuję w trakcie biegania, nie? No tylko, że wiesz, no te suche usta się mogą pojawić nagle i możesz sobie tego nie uzmysłowić. Czyli mam, jak biegnę gdzieś tam, nie? Tak. To co generalnie tak co 25, pół godziny woda, no. Nie? Zalecenia są takie, żeby rzeczywiście pić, wiesz, co 15-20 minut. Na każde 15-20 minut, żeby wypijać 250-350 ml wody. No to gdzieś byłem blisko. No to spełniasz zalecenia. Ale dużo istotniejsze jest to, żeby do aktywności fizycznej podchodzić nawodnionym. I to jest jak gdyby kluczowe, żeby być nawodnionym podczas aktywności fizycznej. Czyli zadbać o to nawodnienie 2-3 godziny przed. A najlepiej... No to ile wody musimy wypić, żeby się nawodnić? Zalecenia? Za jednym strzałem. No wiesz, i to są trudne pytania. Bo to są takie... Ale to są takie pytania, takie będą pytania od
ludzi, nie? No tak, tak. Czy wypić litr? No wiesz, tylko ja mogę odpowiedzieć, Tomek, wypić 1,5 litra wody przed. No i dla jednego to rzeczywiście będzie optymalne rozwiązanie, dla innego nie będzie optymalne. Powiem, jakie są zalecenia i powiem, jakie są trudności, no rzeczywiście jakby w diagnozowaniu tego stanu nawodnienia. Zasadniczo rzeczywiście te 3-4 godziny przed powinniśmy wypić, powiedzmy, 1,5 litra, 700 do 1,5 litra wody powinniśmy wypić. No to jest, ten przedział jest dosyć szeroki, ale to jest niezbędne do tego, żeby optymalnie nawodnić się przed wysiłkiem fizycznym. Co znaczy optymalne nawodnienie? No w zasadzie tymi metodami, które pozwalają nam powiedzieć, że jestem nawodniony, to jest odpowiednia wartość ciężaru właściwego moczu, osmolalność moczu. No tylko ta dynamika jestem nawodniony, nie jestem nawodniony się zmienia bardzo, bardzo szybko. Jeżeli wypiję te 1,5 litra, no to ja będę nawodniony jak gdyby. Ale zaraz to wydalisz. Ale wiesz, jeżeli napiję się wody, no to tą diurezę no, przyspieszę, więc no, jak te nerki sprawnie pracują, to mogę już się tej wody też jak gdyby pozbyć. Jak będę aktywny fizycznie, to mówimy o takim zjawisku no, utraty wody w trakcie wysiłku. Tworzy nam nieskompensowaną utratę płynów, czyli taką, którą nie jestem w stanie nawodnić w trakcie aktywności fizycznej. Mamy zalecenia co 15-20 minut. Ty je świetnie wyczuwałeś intuicyjnie, ale wiemy, że one też nie zawsze są w stanie nam te zapotrzebowanie jak gdyby zrealizować. No, mamy tu indywidualne elementy, które związane są z tempem pocenia, z tym, w jakiej temperaturze biegamy. No, wiadomo, że ta termogeneza jest to, czy mamy tatuaże, czy nie mamy. Poważnie? Same tatuaże są w stanie, wiesz, upośledzić termoregulację w zależności od tego, jaką powierzchnię ciała jakby obejmują, nawet do 30%. To zawsze... Ale to znaczy co, że jak masz dziary, to szybciej się... Nie pocisz się. Nie pocisz się, no nie, czyli jest... bo on zatrzymuje. Tak, tak. Pocenie jest upośledzone, więc schładzanie organizmu no, jest upośledzone. Więc zasadniczo męczysz się też szybciej. No, te mechanizmy nie przebiegają w sposób sprawny. A ty masz tatuaże? Nie mam. Dlaczego? Jak pracujesz tu w sportach walki, tutaj w całym tam świecie MMA, bokserzy wszyscy, a ty nie? Ja oglądam zawsze, w tej chwili to cały czas oglądałem tatuaże Artura Szpilki. W tej chwili ma całe ciało wytatuowane i ciągle pokazywał mi nowe tatuaże. Więc tak żyję jego tatuażami, więc może przyjdzie wtedy czas na jakieś moje tatuaże. Ale to ciekawostka jest. Bo ja też słyszałem o tatuażach, że na przykład no źle wpływają na funkcjonowanie wątroby na przykład też, nie? No widzisz, gdzieś to się tam przedostaje i jednak no jest to problem jeszcze, ale nie do końca zbadany. No ale widzisz, w kontekście wysiłku no to są ewidentne dowody, które dają dla tych osób, dla tych zawodników no jakby inne wskazania. A mówiłeś o napojach jeszcze, jakie to są napoje? Bo projektujesz, tak? No bo zobacz, mamy tą wodę. Woda jest napojem hipotonicznym. Czyli zasadniczo jak gdyby transport wody jest sprawny napoju hipotonicznego. No ale mamy napoje funkcjonalne, które są napojami hipotonicznymi, izotonicznymi albo hipertonicznymi. I patrząc na funkcję napoju, musimy trochę patrzeć jak gdyby na swoje potrzeby. No bo z jednej strony chcemy uzupełnić wodę, płyny. Mówimy, wypijamy przed wysiłkiem, określiliśmy ilość mililitrów w trakcie wysiłku. Po wysiłku wypijamy 150% utraty wody, która utraciliśmy w trakcie aktywności fizycznej. Bardzo dobrze zrobić sobie taki test, żeby wykonać jakiś wysiłek fizyczny, ważąc się przed i po wysiłku, zobacząc jaka jest różnica, odejmując każdą inną jakby rodzaj utraty płynów. Nago. Przy wytartej skórze. Nagle się okaże, że liter 200, 1,5 litra, to jest objętość, którą tracimy przy godzinnym wysiłku o umiarkowanej intensywności. Nawet wtedy, kiedy nie czujemy, że się spociliśmy. Okazuje się, że ten ubytek na poziomie 2% masy ciała, który upośledza nasze zdolności wysiłkowe, czy upośledza naszą sprawność poznawczą, bo też na ten mózg to nawodnienie ma bardzo duże znaczenie w kontekście decyzyjności, w kontekście tego, czy jesteśmy uważni. No to ja ci powiem, że mam rekord, jak tłukłem wagę w stroju, jak to się nazywało? Wetsuit, czy coś takiego, nie? Tak. To prawie piątkę, nie?
Za jednym razem. No tak, tylko to takie było, wiesz, gwałtowne, nie? Ale też już... Oczywiście, też no to już jaki czułem. Jaki to był procent twojej wagi? No, masy ciała. Zaczynałem od 8,8 czy tam 8,9 no. Do 8,4, nie? Czyli już mamy chroniczne odwodnienie. Tak, ale... No jak masz się później pozbierać na taką walkę? Ale wyobraź sobie, że w trakcie wysiłku fizycznego jesteś w stanie wtedy, kiedy nie odczuwasz, że się pocisz. No tak trójka schodziła, dwójka, dokładnie. Spokojnie. Więc jakby to jest kluczowe, no ale my z tym potem tracimy wodę, ale tracimy również elektrolity. Tracimy sód. Tempo pocenia u każdego jest inne. Powiedzieliśmy sobie, że tatuaże mają na to wpływ, ale również jakby inne cechy indywidualne będą to warunkować. Temperatura otoczenia będzie miała wpływ na tempo pocenia, czy tempo utraty płynu w trakcie aktywności fizycznej. No i te potrzeby z nawodnieniem to są potrzeby uzupełnienia płynów, ale również uzupełnienia elektrolitów. No i tam przychodzą nam już napoje funkcjonalne ze swoją, nazwijmy to, misją. No jakie to są te napoje funkcjonalne? Mówimy o tych takich... Nie, elektrolity. Elektrolity. Potrzebujemy elektrolitów, no bo wiesz... Piwko. Jesteśmy aktywni fizycznie, tracimy wodę, ale ta osmolalność napojów będzie miała wpływ na to, jak szybko uzupełnię wodę, jak sprawnie uzupełnię elektrolity. I minerały też, tak? Dokładnie tak. No, ale powiedz, bo ja tu specjalnie przytoczyłem piwko, nie dla śmiechu, bo kiedyś miałem też innego fizjologa, lekkoatletę, który mówi, że po takim treningu, czy tam jak już robisz tą saunę, to piwo jest bardzo dobrym napojem. Ma jeden minus, że ma alkohol. Może nie mieć, bo wtedy jeszcze nie były modne te bezalkoholowe piwa i tak dalej, ale był warunek, że tylko jedno. Sauna, piwo, woda i koniec. Ile prawdy jest w tym dzisiaj? Ja ci powiem Że te piwa faktycznie mają elektrolity i te wszystkie witaminy, minerały i tak dalej, nie? Oczywiście mają, ale... Pod warunkiem, że są prawdziwymi piwami też chyba, nie? Pewnie tak, ale napoje funkcjonalne, czy tam dedykowane sportowi, które mają te odpowiednie proporcje między elektrolitami, głównie między sodem, między potasem, które zawierają węglowodany, które zawierają konkretny rodzaj węglowodanów, no będą również wpływały na to, osmolalność tych napoi będzie wpływała na to, jak sprawnie będą te elektrolity uzupełniane. Ale z tym piwem okazuje się, to jest ciekawe, ja realizowałem badania, w których wraz z zespołem szacowaliśmy taki wskaźnik Beverage Hydration Index. To jest wskaźnik nawodnienia płynem. I napojami, które wykorzystywaliśmy, był napój izotoniczny bez kalorii. Znaczy bez kalorii. Nie zawierający dużej ilości cukrów prostych. Mm-hmm. Który jest słodzony erytrolem. Napój izotoniczny o zawartości węglowodanów, no takiej jak zwykle, czyli około tam 25-30 gram. I piwo. I wodę oczywiście kontroli, bo kontrolę stanowi zawsze woda destylowana, woda demineralizowana. I protokół polega na tym, że wypija się te napoje, zgodnie z protokołem Galloway'a, co 7,5 minuty, 250 ml. I wypijasz łącznie zatem litr płynów. I systematycznie 3 godziny po oddajesz mocz. No i w zależności od tego, ile tego moczu się odda, wypijając poszczególny napój, jakie następują zmiany w sodzie, w zawartości sodu w moczu, no to szacowany jest wskaźnik BHI. I piwo wypadło lepiej niż woda. Wskaźnik BHI dla piwa był wyższy niż dla... Ale alkoholowe czy bez? Bezalkoholowe. Niż dla kontroli oczywiście. No, tam najbardziej nam zależało na tych napojach, które mają kalorie i nie mają kalorii. Mhm. Wiesz, które są słodzone, które zawierają węglowodany, no w tym wypadku głównie glukozę, czy maltodekstryny i właśnie ten erytrytol, żeby szacować, czy ma to wpływ rzeczywiście jak gdyby na wchłanialność
na wchłanialność wody. No ale w tym wypadku to piwo wypadło nieźle, bardzo dobrze wypadł ten napój, który był słodzony erytrytolem. Więc to czy napój ma wyższy niż niższy wskaźnik BHI też ma znaczenie, bo to de facto warunkuje to, czy ja mam wypić danego napoju więcej czy mniej. Ludzie zasadniczo mają problem z tym, żeby przyjmować płyny. Mhm. Jeżeli ja mogę nawodnić się skutecznie i wypić mniej napoju, no to jest czasem optymalne rozwiązanie. Biorąc pod uwagę, że zasadniczo społeczeństwo jest chronicznie odwodnione, no i związek między odwodnieniem chronicznym a otyłością, związek między odwodnieniem chronicznym a chorobami metabolicznymi jest bardzo silnym związkiem. Więc no nie pozostaje to bez znaczenia. Ale potem w kontekście wysiłku fizycznego, no to mamy kilka celów do spełnienia. No właśnie, z jednej strony chce się nawodnić i chce to zrobić skutecznie. I wtedy napoje hipotoniczne są optymalnym rozwiązaniem, czyli ta zawartość węglowodanów do 5%. I to rzeczywiście one będą najlepiej nawadniały, ale już nie będą optymalne w kontekście no, podaży energii. No bo wiesz, jak wykonujemy wysiłek do godziny, czy do godziny 15, to wszystko gra, to my nie potrzebujemy tych węglowodanów, no ale potem zaczynamy ich potrzebować i rzeczywiście skuteczny transport tych węglowodanów, tak jak byłeś w biegu rzeźnika, uzupełniałeś żele? Nie, właśnie. Nie stosujesz? Bardziej słodkie jakieś rzeczy, a teraz sobie robię ciasteczka domowe, nie? Bo po prostu mam złe doświadczenia z tymi żelami, po prostu mnie bolą kichy, nie? No, być może... I na przykład, no dobra, no tutaj nie będę, są takie batoniki, no po prostu jadłem snickersy, bo to mi wchodzi, nie? Mhm. Miałem tam gdzieś tu pochowane w tym swoim, tej swojej kamizelce i tak na czarną godzinę, żeby sobie coś, ale i tak deficyt był ogromny, nie? No. Mimo wszystko, no. Ale ta zawartość węglowodanów, czy rodzaj wykorzystanych węglowodanów z jednej strony będzie wpływał na to, jak skutecznie dostarczę, ale będzie miał wpływ właśnie na transport wody. No to... Czyli im więcej węgli, tym ten transport będzie jelitowy upośledzony. Więc jakby też musi mieć tego świadomość. A trzeci aspekt to jest aspekt tego sodu. Przyjęcie przed wysiłkiem napoju, który ma większą zawartość sodu, czy zawiera wodorowęglan sodu, to będzie wpływało na to, że tempo utraty wody w trakcie aktywności fizycznej będzie mniejsze. Czyli co? Kolbę musimy wałnąć? Będzie trzymało wodę. No wiesz co, nie. Ja swojego czasu stosowałem... Albo inaczej zapytam. Znasz taką wodę Borżomi gruzińską? Nie. Jest taka woda, która jest właśnie wysokosodową wodą i ma dużą zawartość wodorowęglanów. Mhm. Jest bardzo optymalnym rozwiązaniem właśnie do stosowania. To jest woda wulkaniczna. Optymalne rozwiązanie do stosowania przed wysiłkiem. A jakbyśmy chcieli fizycznym. Sobie w domu przygotować taki napój, wiesz, no to... nawodniający, czy jakąś, nie wiem, wymieszać jakieś owoce, coś, jakiś sok, coś wycisnąć. No ty, masz jakiś taki prosty przepis? Od razu idziesz jakby w stronę takich tych receptur naturalnych. Nie dziwię się zupełnie. Wiesz, no z głowy ci nie wyrzucę teraz receptury, ale na te napoje izotoniczne, to już pamiętam jeszcze na studiach, się jakby mieszało te poszczególne proporcje i ten roztwór się jak gdyby otrzymywało. Pewnie i na napoje hipotoniczne, izotoniczne, nawet z zawartością konkretnych owoców jesteśmy w stanie takie receptury znaleźć. No i uważam, że wiesz, one zupełnie jak gdyby sprawdzą się w takich warunkach dla osoby rekreacyjnej, aktywnej fizycznej, ale potem u sportowców zawodowych naprawdę subtelne różnice będą jakby warunkowały transport. Oczywiście trudno jest powiedzieć chociażby proporcje sodu do potasu. Trudno jest potem wykazać, że to jest, wiesz, kluczowe dla wyniku sportowego. No ale sam wiesz, no, to są element do elementu, puzzle do puzelka. Jakby ten obszar w kontekście badawczym jest bardzo precyzyjnie, wiesz, eksplorowany i wiadomo, jak gdyby, co lepiej nawadnia, jakie węglowodany są najbardziej optymalne w kontekście dostępności dla utleniania, co wypijać po zakończonym wysiłku. A w kontekście projektu, o którym ci wspomniałem, to rzeczywiście jest też jest projekt, który już niebawem uruchomimy, który wiąże się z tym, że ta sztuczna inteligencja, o której mówiliśmy, pozwoli nam na optymalizację decyzji konsumenta, osoby, która jest aktywna fizycznie, no właśnie w kontekście wyboru napoju. Będą napoje, na których będzie znajdował się kod i będziemy w stanie jakby zeskanować, jak po zeskanowaniu wskazać potrzeby,
które odnoszą się do naszej aktywności. Czyli wskażemy, że chcemy wykonywać wysiłek o określonym czasie trwania, że nasza masa ciała jest określona, że nasz poziom wytrenowania jest określony, albo nawet będzie można zespoić to jakby z czujnikami pracy serca, że sama aplikacja jakby wychwyci. I będzie nam rzeczywiście jak gdyby wskazywana sugestia, jaki napój jest sugerowany, z jaką częstotliwością powinniśmy go wypijać, żeby minimalizować ryzyko wystąpienia odwodnienia, czyli dokładnie to, o czym mówiliśmy. No ale powiedz, bo mamy na rynku to już Powerade, Gatorade, Oshi, to wszystko. Nie ma. Woda z cukrem, czy faktycznie nawadniają te rzeczy? Nie, jakby nasz rynek jak gdyby napoi funkcjonalnych jest bardzo słabym rynkiem, wiesz, jakby to no bo też to no, wynika wiesz, troszeczkę. Dlatego na początku taki, bo ja mam trochę, wiesz, jestem uczulony na to, bo ty mówisz, tam projektujesz nowe napoje i już mówię, że będziesz tutaj coś reklamował. No ale to też oglądający będą pytać, ile w tym prawdy jest, nie? Że tam, jak ja słyszę slogan reklamowy, nawadnia lepiej niż woda, nie? No, i pytanie, czy w tej cenie, która jest na półce, przy takiej ilości, jaką oni produkują, są w stanie zrobić tak jakościowy produkt, żeby zawierał te wszystkie substancje, o których mówisz, nie? Żeby spełniały tą funkcję nawadniającą. No wiesz co, jakby stworzenie napoju nawadniającego lepiej niż woda, to jakby to nie jest trudno. No bo wystarczy dać 5% troszeczkę glukozy i to już będzie nawadniało lepiej niż woda, bo będzie wykazywało wyższą wartość wskaźnika BHA, o której mówiliśmy. Tak, bo to nie jest żadna trudność. Pytanie jest, na ile to jest strategiczne dla tej osoby wypijanie tego napoju, a wypijanie wody i w ogóle na ile to jest jak gdyby strategiczne w kontekście bycia nawodnionym czy tam celów treningowych. To jest to pytanie. To, że wykorzystują taki slogan, to jakby nie jest bezzasadne. Zwykle też się muszą tłumaczyć z tego, dlaczego taki slogan wykorzystują, czy założyć, że wykorzystują go w sposób nieuprawniony i płacą karę za to, że go w taki sposób wykorzystują. Dla większości osób nieaktywnych fizycznie nie będzie to miało znaczenia. Chociaż w kontekście tego BHI ma bardzo duże znaczenie, bo wypicie mniejszej objętości płynów często dla tych osób jest no czymś jakby fundamentalnym. Więc znowu wszystko potem trochę zależy od potrzeb konsumenta, ale musimy powiedzieć jasno, że rynek polskich napoi nawadniających, funkcjonalnych jest taki dosyć jakby ubogim rynkiem. Też w związku z tym, że my nie podlegamy jakby szczególnym warunkom zaburzającym równowagę wodno-elektrolitową. Po prostu nie jest u nas ani bardzo gorąco, nie jest u nas bardzo wilgotno. Gdy spojrzymy na te napoje, które znajdują się na Florydzie, wiesz, czy na zachodnim wybrzeżu, gdzie jest albo wysoka temperatura, i wilgotność i rzeczywiście trzeba wesprzeć ten proces nawodnienia, to widzimy, że tam z dużo większą skrupulatnością te napoje nawadniające są. Muszą działać. Są konstruowane, bo po prostu muszą działać, nie? I wyczuwasz tą różnicę, bo w tych warunkach ty wyczuwasz tą różnicę i widzisz, że to jest, kurczę, no, lepsze od samej wody. Odnośnie tego jeszcze, to mam taką anegdotę odnośnie kolki. Znaczy ja zawsze też biorę w zapasie puszkę Pepsi. A ja ci coś powiem. Mogę ci przerwać? To było, wiesz, to było pytanie, już nie wiem, kto zadał to pytanie. Ale to było jedno z pytań ostatnich przy takim spotkaniu z recenzentami przy mojej habilitacji. Dostałem takie pytanie od recenzenta, jak to jest z tą Coca-Colą, że ci zawodnicy właśnie, znaczy pytanie, tak, to rozmowa bardziej, że zawodnicy po zakończonym wyścigu kolarskim wypijają tą Coca-Colę, czy nawet albo w trakcie, albo po zakończeniu. W trakcie, ja słyszę, że w trakcie. Po zakończeniu, jakby z czym to się wiąże. No potraktowałem to pytanie jako w pierwszej chwili jako podchwytliwe, z drugiej strony chwileczkę się zawahałem. No przede wszystkim jak utożsamiamy to z głową. Przy tak męczących wysiłkach, przy tak długotrwałych wysiłkach, przy tak wyczerpujących wysiłkach, to bardziej było w kontekście po zakończonym wysiłku, że jak gdyby ten
mózg, głowa dąży do zniwelowania tego zmęczenia ośrodkowego, tego zmęczenia centralnego. No i ten cukier znowu, o którym w tym podcaście twoim mówiliśmy kilkukrotnie, no, okazuje się zbawienny po tych trudach wynikających z objętości intensywności. Ale ja to otrzymam sobie, bo też brałem udział w takim, zawsze sobie wymyślę jakieś takie chore akcje. Jest taki Salzkammergut Marathon w Austrii, 7000 przewyższeń, 211 km po górach rowerem. No i tam jechałem sobie w tym maratonie. Dwa podejścia miałem, dwa razy nie skończyłem, bo się nie zmieściłem tam. Za drugim już dojechałem do 166 km. No ale tam miałem takie właśnie, że pedałuję i tak gasnę. No i to wtedy poczułem, że ta puszka coli naprawdę da prądu do tego, żeby dojechać do tam jakiegoś punktu, gdzie ale można tutaj było się tam doładować jeszcze i wtedy też poczułem pierwsze takie, no bo to wiesz, jak tego nie przeżyjesz, to później nie masz odniesienia, kiedy ty gaśniesz. Tak. To jest po prostu, teraz już wiem, to się mówi, że ktoś ci wyjął wtyczkę nie? Z prądem. I to jest dlatego, ja zawsze gdzieś tam mam to, albo teraz te sneakersy sobie tam ładuję, bo czuję po prostu, nie? Ale muszę się doprowadzić do tego stanu. Znaczy, nie staram się, ale czasami tak jest, tak jak teraz, że przepaki były tam co 30 km, nie? To czasami, no co ci. Jakie masz wyjście, jak jesteś na 15 km, za 15 km jest dopiero jakieś stanowisko, nie? No ta strategia okołostartowa to jest spory procent sukcesów tych wysiłków długotrwałych. To i w triatlonie też, no tutaj jest, że wiesz, no, są te przepaki i coś tam jeszcze masz przy sobie, nie? Ale biec trzeba. Wszystko. Dziękuję. Czy chcesz jeszcze coś dopowiedzieć, czegoś żeśmy nie dopowiedzieli, czy myślę, dopowiemy u ciebie w podcaście? Myślę, że poruszyliśmy bardzo dużo kwestii. Nie było jak gdyby jednego nurtu pytań, co mnie bardzo cieszy. Na resztę dopowiemy u mnie. Tylko kiedy? Bo ja jeszcze muszę powiedzieć, że to tak niełatwo jest się z profesorem tutaj umówić. Znaczy wiesz, no, to zależy od ciebie, kiedy będziesz się czuł gotowy na podciąganie. No. Aha, to z rok mi musisz dać, bo ja doszedł w ogóle do poziomu, ile mówisz, w jednej serii 30 razy? Nie, blefowałem przecież. No. Blefowałeś? No muszę cię jakoś, wiesz, tutaj nastroić, że będziesz, wiesz, no. No musisz to zweryfikować. No, no właśnie, ale dobrze. Zweryfikujemy. I tu wzbudziłem to. No dajmy sobie parę w ciągu najbliższych tygodni. Nie no, skończ te obozy, wszystko zjedź już tam do domu. Dobrze. Żebyś był i to ja czekam, kiedy będziesz gotowy. Świetnie. Bo ja wiesz, nie lubię naciskać. A ja wiesz, że jestem... Ja będę naciskał. Ja walczę z moją nadpobudliwością. Cały czas oddech. Skutecznie? No, powiem ci, że tak, bo to też jest... To też nie jest dobra cecha. Mhm. No, teraz już po prostu jak mam podjąć decyzję albo coś, daję sobie noc. Okej. Żeby się przespać i faktycznie jest coś... I perspektywa się zmienia. Tak, jest tak, że jak noc przynosi rozwiązanie, jest takie powiedzenie. To działa. To ja tak bardzo często podchodzę z jakimiś takimi gwałtownymi zmianami w programach treningowych, wiesz. Też daję sobie jeszcze jedną noc. Na takie drastyczne, nie jakieś takie wynikające, wiesz, z rutyny, tylko jak mnie czasem jakaś taka najdzie ochota na gwałtowne zmiany i widzę tego uzasadnienie, to daję sobie noc i często się zdarza, że się z tego wycofuję. Być może to już starość. A nie. I taka, wiesz, niechęć do podejmowania ryzyka. Może pragmatyzm. Może pragmatyzm. Tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Moim ważnym gościem profesor Jakub Chycki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnym podcaście na kanale. Jak się nazywa kanał? Chycki. The Brain is Behind. Tyle. Dzięki.